nam Słowianom miecze odebrano. Nam Słowianom miecze nosić zakazano. Nasze ziemie zaprzedano, nasze imię zapomniano, nasze miecze odebrano. Lecz nadejdzie taki czas, gdy się zrodzi ogień w nas, gdy zapłonie wielki głaz, kiedy wróci nasza sława. Gdy zapłonie ogniem lawa, gdy zapłoną rzeki światła, gdy zapłonie święta Atra. Gdy nadejdzie nowy czas, gdy wskrzesimy ogień w nas. My Scytowie, Wandalowie, Kelty, Lachy i Harowie, dzisiaj wstajem z kolan, tak jak to się zrobi. No to wiesz, mieszkałem z tymi no strajbami, nie, jak to się mówi, no z plemionami jeszcze takimi lokalnymi. Powiem ci szczerze, że to jest więcej inspiracji do pisania jakichś na przykład książek, tak jak pisałem, Jarosławian, Bogowie, Słowian, wiesz, jakaś kultura słowiańska. Tutaj nawet mam więcej inspiracji, bo mogę patrzeć, jak oni, wiesz, czczą drzewa jeszcze. Tak. Niby jest katolicyzm, ale tak, wiesz, na prowincji to, no, tutaj, wiesz, byli Hiszpanie, ale oni tak, wiesz, nie robili takiej inkwizycji jak u nas. I to zachowało się. Są na przykład w każdej wiosce są szamani, jest ta religia naturalna, ja to nazywam właściwie, no wiara, bo religia to jest system, nie? Więc mam tu trochę inspiracji do pisania książek i powiem ci szczerze, no... Tak jak byłem w Polsce, no kocham kraj, wiesz, serce mnie boli, jak patrzę na to, co się dzieje, jestem, wiesz, regionalistą, no robiłem dużo takich inicjatyw lokalnych, regionalnych i złego słowa nigdy nie powiem na kraj, chyba że między Polakami, nie, jak to się mówi, ale no, gdzieś za granicą jestem raczej takim ambasadorem, można powiedzieć. Poza tym, wiesz, no piszę te książki sobie, artykuły, więc no to tak jak dawniej, na emigracji niektórzy więcej robili do kraju, tak patrząc z dystansu, niż od wewnątrz. Ale nie o to chodzi, bo nie wiem, o czym chcesz rozmawiać, ale pewnie jak mi zaproponowałeś, to pewnie coś tam wiesz, co ja robię. Wiem, że tam się zajmujesz na pewno trochę astrologią, no samo to, że pytałeś o datę, o godzinę urodzenia, no tego nie wiem, matka mnie rodziła 2 dni podobno, ona chyba sama nie wie, o której mnie w końcu urodziła, bo była nieprzytomna, ale datę, dzień narodzin pamiętam jeszcze. To 4 sierpień. Tak. Także witam serdecznie Państwa. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić fascynującą postać Tomasza Kosińskiego, autora wielu książek o tematyce nas bardzo często pojawiającej się tutaj na tym naszym kanale, historii nieodkrytej tak naprawdę do końca, bo to wszystko jest widać w powijakach i jest wiele, wiele rzeczy jeszcze do odkrycia. Tomasz nadaje z Filipin, z drugiego końca świata można powiedzieć. Także tak jak wspominaliśmy wcześniej, może to jest fajnie się skoncentrować, bo jak wiem, że jak pisarz pisze, to jednak musi mieć tą wenę i tą ciągłość taką w powiązaniu pewnych faktów, jak się pisze. A tutaj, kurczę, w Polsce pisanie to kurier co 10 minut. Witam Ciebie serdecznie, naprawdę, i no, twoich fanów, obserwatorów wideobloga. Cieszę się, że mogę porozmawiać z Wami i z Tobą. No, byłem niedawno w Polsce, po 3 latach siedzenia tutaj, całą pandemię na Filipinach spędziliśmy. No ale no, to nie było czasu. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy osobiście, może na jakimś festiwalu wakacyjnym, bo akurat na wakacje przyjeżdżamy do Polski. Inni jeżdżą z Polski na wakacje na Filipiny, my na wakacje przyjeżdżamy do Polski. Ale tak jak właśnie wspomniałem, jeszcze jak mnie nagrywałeś, no my jesteśmy tutaj głównie, no bo chyba nie o tym będziemy rozmawiać, no ale może tam kogoś interesować, czemu tutaj pisarz o Słowiańszczyźnie, nie wiem, uciekł z kraju i się mądruje. No nie jest tak do końca, bo no sercem cały czas jestem z Polską, piszę swoje książki o Słowiańszczyźnie historyczne, artykuły historyczne. Wiesz, no dużo rzeczy robiłem, jak byłem w kraju i miałem fundację swoją regionalną i działałem dość
aktywnie w różnych organizacjach, także o profilu patriotycznym. Nie wiem, nawet mam medal i dyplom i honorową legitymację Światowego Związku Żołnierzy AK. Więc wiesz, no nikt mi nie powie, że jakimś tam jestem, nie wiem, zdrajcą ojczyzny, bo to też takie historie gdzieś tam się wyczytuje na Facebooku, od którego troszkę się odciąłem, ale no to jest narzędzie jak każde inne. Dzisiaj ogarnąłem dzięki tobie Zooma, może będzie okazja gdzieś to jeszcze wykorzystać. Jestem otwarty, pytaj, ja jestem gadułą, mogę cię zagadać, jakby coś to daj znać, że za długo. Tak, tak. I wiesz, że lubię jak pisać, zawsze... lubię mówić. Tak, według, to my mamy taką tradycję tutaj też na kanale, przedstawiam często osoby, bo wiesz, że interesuje się od dawna tą naszą starą wiedzą, a też astrologią, która jest tak naprawdę jedna, ale tych odłamów porobiło się co niemiara. U naszych Słowian, przodków też ta wiara w te wszystkie cykle przyrody była bardzo częsta i to większość rzeczy opierało się na tych cyklach i one tam były nazywane różnymi boginiami, bogami i dlatego nas nazywano często poganami, że my w tyle aż rzeczy, że Słowianie tutaj wyznają czy czczą, a tak naprawdę to tak jakbyśmy powiedzieli, że musimy wyznawać tylko jeden miesiąc z 12 miesięcy w roku i ten miesiąc to na przykład jest maj albo styczeń, jest ten gloryfikowany, a resztę miesięcy jest troszeczkę tak, troszkę słabiej. To jest porównanie mniej więcej. Także to nawiązując do tej naszej tradycji, to tu Tomasz urodził się 4 sierpnia, czyli dokładnie w okresie występowaniu cech lwa, który w historii, który w astrologii rządzi domem piątym historii, czyli dziadów, dziadków, genów też odpowiada za to, przodków i tutaj nie ma, no, nie ma tu przypadku, to jak Czesław Białczyński, który też interesuje się, urodził się chyba w sierpniu, bodajże zaraz to sprawdzimy, bo później porównamy, bo ja bym też chciał, żeby ludzie wiedzieli, z kim rozmawiamy, bo tam po nazwisku często, gęsto nic, nikomu to nazwisko nie mówi. No, tutaj jest 26 sierpień Czesława Białczyńskiego, to tutaj jest też sierpień, czyli jeszcze się mieści w znaku lwa. Oczywiście to jest inny rodzaj lwa, ale to są nieprzypadkowo te energetyka urodzenia, czyli tak zwana epigenetyka. Rodzimy się w środowisku, które ma na nas wpływ, że troszeczkę nawet determinuje rzeczy, którymi będziemy się zajmować. Mnie bardzo ucieszyło jedna z twoich książek, Życie erotyczne Słowian, bo jak zobaczyłem tytuł, to od razu szukałem twojej daty i ten 4 sierpień, to jest dokładnie wedyjska Aślesza, dwa węże symbolizujące kundalini, to ci powiem ze statystyk moich, bo mam tu prawie 1 200 000 dat urodzeń i różnych grup społecznych, to u seksuologów najczęściej konstelacja występująca Aślesza, ona jest właśnie od takich rzeczy, znawcy tego tematu, energetyka seksualna i tutaj nie ma też przypadku. 4 sierpień też nawiążę do tego, że bardzo dużo wcześniej miałem wywiadów z Arturem Lalakiem, który też urodził się 4 sierpnia, czyli no jest tutaj nieprzypadkowa data, dlatego że to są najlepsze konstelacje, które dają atrybuty do zagłębiania się w tematykę historii, czyli wszystko, co było, prawda? Wszystko, co jest związane z przodkami, dlatego Słońce jest też z patriotyzmem związane, bo patrząc na znak lwa, to kiedyś zadano mi pytanie w Indiach, taki Hindus mówi, jak chcesz poznać ten znak zodiaku lew, to co on oznacza, co on robi, a ja mówię, leży pod, na sawannie leży i chce coś upolować, a on mówi, błąd, on nie myśli o tym, bo to lwice polują, on myśli o przekazaniu swoich genów w jak najlepszy sposób, żeby ten swój ród, czyli ten ród pociągnąć dalej. Dlatego ma troszeczkę takie cechy dyskryminujące jako zwierzę, że potrafi zabić te lwiątka z poprzedniego miotu tej lwicy, tylko właśnie dlatego, żeby utrzymać tą swoją linię krwi. Dlatego też ten symbol króla lwa, czy królowej, jest bardzo często przedstawiany z koroną na głowie. On też bardzo często symbolizuje tak zwane royalty, czyli te królewskie linie rodowe i bardzo często ten symbol lwa tam też występował, ale dlatego przedstawiam tutaj Tomasza jako, tutaj mamy zodiak pomiędzy rakiem a lwem, te dwa węże, które symbolizują
energia raka i lwa, i właśnie to jest wąż mądrości i wiedzy. Wedak bardzo często opisany, trudno z nim polemizować, ma po prostu wewnętrzną energię do tego, żeby dokopać się do pewnych rzeczy i ułożyć je w całość. A księżyc twój jest w czystym lwie, to jest maga, wedyjska maga, która później przedstawimy grafiki i zobaczymy, jakie ona ma atrybuty. A węzeł północny, który jakby pokazuje cel w życiu, to jest oczywiście wodnik. I tutaj ta otwartość umysłu wodnika u ciebie będzie też. I oczywiście on uwielbia podróże i wyjazdy do dalekich krajów, bo żeby zdobywać wiedzę, to wiadomo, że trzeba jednak się ruszyć z miejsca. Tego się nie da robić na miejscu, bo sam wiesz, jak pisałeś tyle tych książek, że bardzo dużo puzzli jest ze sobą powiązanych i to niekoniecznie artefaktów tylko i wyłącznie na terenie naszego kraju, ale też na terenie Niemiec, czy wschodnich Niemiec, czy w Austrii, czy w Czechach, czy w Afryce Północnej, jeśli mamy tutaj, mówimy o Berberach, czy o Wandalach, czy migracjach tych ludów. Także tutaj naprawdę, naprawdę jest taka pajęcza sieć powiązań. I ja bym tylko jeszcze na początek rozmowy chciał przedstawić twoje książki, bo tutaj są bardzo ciekawe tematy. Bohaterowie dawnych Słowian, Życie erotyczne Słowian, Fenomen Wielkiej Lechii, Wiara Słowian, Słowiańskie skarby, Bogowie Słowian. To są w ogóle te tematy, które dzisiaj moglibyśmy fajnie omówić, poruszyć. Na ile starczy oczywiście czasu. Także powiedz, Tomaszu, co u ciebie spowodowało, chociaż ja tutaj widzę w horoskopie, że tendencja jest ogromna, jeśli chodzi o historię. I te rzeczy, o których mówiłeś. No oczywiście wodnik to fundacje, prawda? Czyli te wszystkie stowarzyszenia, fundacje, to ten węzeł północny jest w wodniku, który jest znakiem globalnym, takim można powiedzieć. Zależy mu na inicjatywach większej grupy ludzi, a nie pojedynczych osób. Jakbyś mógł zacząć od tego, co się tak skierowało do tego, żeby odkopywać rzeczy, które nie są tak oficjalnie poznane, bo jednak tych książek troszeczkę napisałeś. No powiem ci tak, że no pewnie tam trochę racji jest z tym lwem, że coś tam chce po sobie zostawić, może nie tylko geny, ale na przykład takie książki, artykuły, jakąś wiedzę. To też jest forma, wiesz, pozostawienia po sobie czegoś, może No. czasem nawet bardziej trwałego niż genów, bo wiesz, no żyjemy w takich czasach, że no geny się mieszają Nie chodzi mi o geny, historię, mi chodzi o wszystkie przeszłość. rozmawianie. Tak, dzisiaj, no, dzisiaj się mówi, wiesz, po prostu o tym, że no, rozmawianie o jakiejś monokulturowości, jakichś rasach, no to jest w ogóle niepoprawne polityczne, więc nie rozmawiajmy zresztą o tym. Natomiast no, na pewno mam sobie jakąś taką ambicję, czy misję, czy potrzebę wewnętrzną zostawienia czegoś po sobie. Nie ukrywam, że dlatego mam satysfakcję, jak mogę poświęcić trochę więcej czasu. Akurat na Filipinach mam więcej czasu na działalność twórczą, bo pierwszą książkę akurat Rodowód Słowian, nie wymieniłeś jej, ale to była dość kluczowa pozycja dla mnie, bo to był taki pierwszy kontakt z wydawnictwem no, przeklętym dla antysłowian, czyli Bellomą, która tak na próbę taką książkę mi wydała i no, to się okazał hit, bo się sprzedało 25 tysięcy egzemplarzy i no, dzięki temu mogę no, spokojnie gdzieś tam sobie na następne książki pisać. Wiadomo, że to nie jest żaden biznes, bo autor to ma niewiele z takich rzeczy. Ale wiesz, no, robi się wiele, wiele dla pro bono po prostu. Ja jestem społecznikiem, mnóstwo organizacji działałem, więc tą działalność taką popularno-naukową też tak traktuję, no bo biznesowo czym innym się zajmuję przecież. No, prowadzę ośrodek na Filipinach, byłem w Polsce, miałem agencję reklamową, wydawniczą, turystyczną, byłem coachem, nawet na uniwersytecie wykładałem, więc nikt mi nie zarzuci, że nie wiem jak to jest, czy że na przykład nie znam metod naukowych, bo też tacy się ludzie zdarzają. Znam dobrze, nie muszę z nich korzystać, bo kwestia jest taka, i to jest dość istotne w moim akurat przypadku, że ja odróżniam naukę od wiedzy. Ja zajmuję się wiedzą. Zajmuję się wedą. Założyłem też takie portale konkurencyjne do Wikipedii, jak Wedapedia, bo no ta prawdziwa wiedza naprawdę ma problem, to co mówisz na początku, z przebiciem się do powszechnej Tak. świadomości. To jest ta misja, no to robisz ty, to robi Czesław Białczyński, o którym wspomniałeś, Artur Lalak, Adrian Leszczyński, na przykład tu był u mnie na 2 tygodnie temu na Filipinach. Szanuję człowieka, no nie napisał książki, ale dużo artykułów, z których, które ja
często cytuję, odwołuję się do nich, bo wykonał kawał dobrej roboty. Wiesz, my nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Ja znam na przykład Lalaka, twoje, on nawet napisałem artykuł ostatnio o wandalii Alberta Kranza na podstawie też częściowo twojego tłumaczenia. I to jest dobre, każdy coś robi, my nie musimy się zgadzać. Naukowcy też się nie zgadzają, kłócą się. Jedni uważają, że Mieszko był wikingiem, drugi, że z Moraw, inni uważają, że w ogóle nie wiadomo, kto to był, bo o rodzicach nic nie wiadomo, czyli nie wiem, spadł z nieba. Spadł z nieba. No, nie wiadomo, no chodzi o to, że wiesz, to wiedza to są takie puzzle. Każdy ma ileś tam, odszukuje kawałki pasujące. To jest tak, jakby układać puzzle oceanu. No woda, ciężko się takie puzzle układa, bo każdy puzzle jest podobny do siebie, nie? No nie ma za dużo obrazków, one się tworzą, bo jak się wpatrzysz w wodę, to dostrzeżesz wiele, nie? Ale tak z zewnątrz, jak ktoś patrzy, to nie widzi. No woda. Jeszcze na przykład myśli, że ona jest niebieska, a woda przecież nie jest niebieska, tylko to niebieskie niebo się odbija po prostu w tej wodzie. Więc to już jest ten poziom wiedzy, nie? Nauka niestety też jest zawodna w wielu sprawach, bo na przykład metoda historyczna, no wobec na przykład bitwy pod Dołężą, gdzie byłem akurat, bo rozmawiałem, bo jak powiedziałeś, dużo jeżdżę i czerpię wiedzę ze swoich wyjazdów, no to historycy rozkładają ręce. No nikt o tym nie pisał, nie było takiej bitwy. No, zgodnie z metodą historyczną, jak coś nie było pisane, tego nie było. No nie jest tak. No, o dinozaurach też nikt nie pisał, więc zostaje nam archeologia i inne nauki, językoznawstwo. No chodzi o tą wielodyscyplinarność. No trudno być specjalistą ze wszystkich dziedzin, bo ja na przykład na astrologii za bardzo się nie znam, chociaż mam w przygotowaniu taką publikację Weda Słowiańska, zbieram materiał już od paru lat, bo w ogóle słowiańszczyzną zajmuję się chyba od urodzenia. Byłem pierwszym, można powiedzieć, jakimś tam poganinem w województwie świętokrzyskim, gdzie wiesz, szukano, nie wiem, logotypu regionu świętokrzyskiego. No jak to? No wiadomo, że czarownica świętokrzyska, no Łysa Góra, legendy, no po co innego sięga? No nie, ale to panie Tomaszu, bo ja tam współzakładałem regionalną organizację turystyczną i w komisji promocji województwa byłem. Ja mówię, no ale co w tym złego? No nie, no to jest trochę takie pogańskie, tu Święty Krzyż, no to mnie wszystkim się spodoba, prezydent jest tam prawicowy, on chyba nie dofinansuje coś tam. Ja mówię, no ale to, no to co? No może znajdziemy, a co pan myśli o jeleniu świętokrzyskim z takim krzyżem między Porożami, bo to gdzieś to się pojawiało. Ja mówię, może zróbmy tak, weźmy jakąś agencję audytową zewnętrzną, ona oceni to fachowo, bez nas tu od środka. Widzisz, dlatego jak ja jestem na Filipinach, to też mogę popatrzeć na to, co się dzieje w Polsce już z pewnego dystansu, bo często jak jesteśmy w środku słoika, to nie widzimy tego słoika. Tak. Widzimy tylko środek i tych, co w tym słoiku siedzą, nie? A nie widzimy całości, co jest wokół słoika, co jest nad słoikiem, wiesz, co jest pod słoikiem, nie widzimy tego. Więc no tak trzeba do tego też podchodzić, więc nabrałem trochę tego dystansu. I wiesz, no zrobili te badania, no i powiedzieli, no trzeba sięgać do tych legend i czarownica świętokrzyska jest symbolem regionu. Mnóstwo takich działań robiłem, wiesz, regionalnych, świętokrzyskie dni kupały, święto Janki, wiesz, no ktoś nazwie to imprezy folwarczne, jakieś jarmarczne czy coś, nie, no to jest tak nasz folklor, nasza tradycja, no do których trzeba sięgać, kwestia jak to pokazujemy, czy pokazujemy święto Janki, nie wiem, tak jak Dymarki w Nowej Słupi, wiesz, przyjeżdża w Blue Cafe i w ogóle śpiewa nie na temat i sprzedawana jest wata cukrowa, czy i na przykład jest pokaz i gada jakiś tam pan naukowiec z żółtych karteczek od 30 lat to samo, że o Rzymian to tu nigdy nie było, bo tu nie były lasy, nie było co podbijać, ale tu wam pokażemy bitwę. W ogóle aż się tego słuchać czasem nie da. Nie? No jak nie było? No jak nie było co podbijać? No szlak bursztynowy chociażby od najdawniejszych lat jeszcze przedrzymskich funkcjonował i Grecy pisali o elektrisie, o bursztynie. No to był bardzo cenny też i dla Greków, dla Rzymian, dla Egipcjan, dla Arabów. No kamień, no i kto się tym zajmował? No, nie opłacało się Rzymianom szlaku bursztynowego przejąć, nie opłacało im się
rudcyny gdzieś tam w Rudawach Czeskich, największe pokłady w Europie. Opłacało im się gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie do Walii iść po cynę, żeby do cyny jak zmieszasz z miedzią, no to masz brąz, bo to było jeszcze epoka żelaza, jeszcze dużo ozdób, zbroi było z brązu. Więc opłacało im się gdzieś tam do Walii by po cynę iść, bo już się w Italii kończyła, a tu pod Czechy im się nie opłacało przyjść. No bzdury, no totalne, no żyjemy w takim, nieładnie mówiąc, jakimś zakłamanym po filogermańskim świecie, Matrixie. I nie wiem, dlaczego nie potrafimy się z tego wyzwolić, wiesz? No, 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 no. Jest Dlatego to piszę, ciągnie się pracuję, to. Chętnie o tym opowiadam. Tak, powiem Ci szczerze, Tomku, że ja bardzo się cieszę z tego powodu, chociaż poznanie tych cykli, troszeczkę się zagłębienie w tych cykli, tą cierpliwość Polacy muszą chyba troszeczkę jeszcze nabrać, dlatego że te zmiany nadchodzą, one nie są może tak widoczne, ale Twoja osoba idealnie pokazuje to poszukiwanie. Po części ja też to robię, inni ludzie też, Czesław Białczyński czy Artur Lalak, czy no, oczywiście to musi być więcej tych osób, które te puzzle poskładają w całość, bo zawsze jedna z nich dogrzebie się szybciej, może bardziej dogłębnie i tutaj właśnie ta siła w tym i ta cierpliwość też musi być, bo patrząc na te wszystkie cykle, to wszystko przyjdzie, zresztą to już widać, że nieprzypadkowo tutaj dużo młodych ludzi jednak też wewnętrznie czuje tą sprzeczności nawet logiczne, które tutaj świat naukowy raz mówi, że nie było, że była bitwa, ale tak naprawdę tu nikogo nie było, albo że badania genetyczne też mówią jedno, a oni drugie. I w ogóle te nazewnictwo, zauważ, że bardzo często używa się różne nazewnictwo w różnym czasie, które bardzo często wprowadza w błąd, bo to różni kronikarze, różne ludy nazywali. Ja z tego, co ja widzę, bo ja też mieszkam w Krzeszowicach, czyli w tej miejscowości Mariana Konarskiego, prawej ręki Stanisława Szukalskiego, którzy założyli ten szczep Rogate Serce. I tutaj, tak, i pokażemy później w tej mojej miejscowości, tutaj wszyscy przechodzą koło tej ławki, tego Mariana Konarskiego, tam jest taka jego posąg i czy rzeźba. I no, nikt nie wie, kto to jest, bo w latach przedwojennych Stanisław Szukalski, on był takiej opozycji do Akademii Sztuk Pięknych, bo on w ogóle twierdził, że ta edukacja, i to jeszcze w latach 30., cały czas opiera się na gloryfikacji sztuki rzymskiej czy greckiej, czy tak jakbyśmy my Słowianie nie mieli swojej sztuki. Także ta inicjatywa jego i ten szczep Rogate Serce mówił właśnie o tym, że te serce, że przez to, że ci Słowianie mieli to serce, bardzo często ulegali lub dawali sobie na głowę wejść, a te rogi mają symbolizować tą walkę o to, o przywrócenie tego, co było wcześniej. Także ci studenci, którzy zapisywali się do tego szczepu, oni zostali jeszcze w latach 30., co dziwne, wyrzucani z tej uczelni, dlatego właśnie, że przynależeli do takiego poglądu czy ruchu, który chciał nawiązywać do tradycji słowiańskich, czy żeby powracać do tego. I zobacz, że to nie były czasy komuny powojenne, tylko były czasy dwudziestolecia międzywojennego, prawda? Także już wtedy, i on potem pojechał do Stanów Zjednoczonych, dalej twierdził, miał tą swoją też ideę, nie wiem, czy słyszałeś o Macimowie, Protong, o tym takim piśmie. Ja bardzo piśmie. Dobrze znam Szukalskiego, nawet mam cały rozdział w następnej książce jemu poświęcony. Mam tak zgodę. Powstał szczep Rogate Serce. Czemu zaś serce i czemu rogate? Szukalski tłumaczył w ten sposób, że jest wiele ludzi, wielu ludzi porządnych, dobrych, którzy mają to serce, ale ci muszą siedzieć w kącie, ponieważ ci agresywni, którzy mają rogi, ich zabijają. Szukalski chciał stworzyć sztukę narodową, rdzennie polską i patriotyczną, a przy tym nową, od podstaw nową i powszechnie zrozumiałą, a przy tym mistrzowską w wykonaniu. Mam zgodę też od spadkobiercy jego praw autorskich do jego prac.
chciałem wydać jego biografię, wiesz, bo tam jest jedna biografia przez pana profesora z Kulu, napisana prześmiewcza raczej, więc no, no w takim żyjemy środowisku. Tu się niewiele zmieniło, no wiesz, Szukalski był rogatym sercem, był geniuszem, no przede wszystkim był geniuszem artystycznym, bo zdobywał nagrody w Paryżu za medal z Kopernikiem, tak, który właśnie też rogami był, no bo Kopernik w jego czasach był też takim rogatym geniuszem. Macimowa, no to jest dla mnie bardzo duża inspiracja, zresztą dużo, dużo takich, wiesz, filogermańskich młodych wilczków z akademii gdzieś tam po bibliotekach rozsadzonych muszą się wykazać, bo profesorom niektórym nie wypada, wiesz, wchodzić w dyskusję. Nie udało mi się spotkać na takiej dyskusji z profesorem Urbańczykiem, ale on też jest przez niektórych wykpiwany za te swoje wszystkie teorie. Ma bardzo dobre na przykład badania, wiesz, szuka Słowian na Islandii, w Skandynawii. Jego teoria, że Mieszko był właśnie z Moraw, też ma trochę sensu, ale no, no, no tak jak mówiłem, no, no dyskutują akademicy. My też dyskutujemy, nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Szukalski, no to powiem ci wstyd, że to jest wstyd, że nie wiedzą ludzie w miejscowości rodzinnej Konarskiego, kim on był, nie wiedzą, co to były szebrogate serce. Ja ci powiem więcej. Moja obecna partnerka i moja córka są magistrami sztuki. W ogóle w gimnazjum moja córka, nie, plastycznym, w liceum plastycznym i przez 5 lat studiów plastycznych nawet nie było wspomniane ani raz o Szukalskim. Facet, który nagrodę zdobył międzynarodową jako jedyny polski artysta w historii na wystawie światowej w Paryżu. Tak. Tak więc wiesz, no o kim my uczymy? O kim my uczymy? Ja robiłem działania kulturalne również, bo moja Fundacja Regionali zajmowała się tym również. Jak chciałem, wziąłem encyklopedię polskiej sztuki współczesnej i tam są tylko tej światowej sztuki współczesnej i w dziale Polska z naszego regionu były tylko 2 nazwiska, Werpachowski i Rumac. I chciałem zrobić tym osobom wystawy w Kielcach i mi nie pozwolono. XXI wiek, stary. I dwóch tak, jedynie artystów z naszego regionu, którzy nigdy nie mieli wystawy w Kielcach. Jak rozmawiałem z Werpachowskim, to miał w Buenos Aires, w Krakowie, w Paryżu, w Niemczech, na całym świecie jest bardziej znany niż, wiesz, no ciężko być prorokiem we własnym kraju. Tak, Rumac związany tak, tak, z Gdyńską Galerią Sztuki. Nie mieli wystaw w Kielcach, bo to jest off-grant tego, a to miasto biskupie kleryków, no i tak dalej. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. To tak samo Szukalskiego się też nic nie zmieniło na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował sztukę, czy w Akademii Krakowskiej. Nic się nie zmieniło. Tam są po prostu pokolenia, tak jak w farmaceutyce, tak samo na uniwersytetach idą pewne pokolenia. Kodowanie, to jest jak kreowanie Matrixa. Po prostu ci ludzie nawet nie są świadomi, bo nie można wszystkim zarzucać, że robią coś dla pieniędzy, ale w nieświadomości, jak są kodowani, nie wiem, tak jak na uczelniach medycznych, kto zasiada w radach programowych? Przedstawiciele koncernów farmaceutycznych, więc oni nie uczą, decydują o programach, jak pomagać, nie wiem, medycyną naturalną, jak korzystać, nie wiem, z jakichś innych metod alternatywnych w ramach uzupełnienia, kiedy ta medycyna ich akademicka no nie działa, bo czasem jest tak, że nie działa. Prace Szukalskiego charakteryzują tajemnicze, praktycznie niemożliwe do odczytania treści ukryte w ornamentach i znakach. Jest on autorem teorii mówiącej o wspólnym pochodzeniu wszystkich języków świata. W celu jej potwierdzenia napisał 42 tomy publikacji i opracował własny słownik.
Prezentowane na aukcji dzieło po piersie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego nawiązuje do heroizowanego wizerunku tej postaci. Doszedł do wniosku, że istnieje jeden system symbolicznych znaczeń, który przetrwał na świecie od czasów sprzed potopu. Macimowa to pierwszy język na Ziemi. Nie, to jest w ogóle diabeł, szatan i krzyż w ogóle na ścianie wisi w Akademii Medycznej i koniec, nie ma rozmowy. Więc uczą, jak sprzedawać leki. Nie jest jak dawniej, że zna choroby, czy wiedźma ma, bo wiedzę ma, tylko jest lekarz od leków. No tak to wygląda. No ale dobra, nie wchodźmy w to za głęboko, nie ma się co nakręcać. Całe szczęście tutaj na Filipinach jeszcze nam się bardzo dobrze, zdrowo żyje, to jest główny zresztą aspekt. Poza tym złapaniem dystansu, no to zdrowie i psychiczne i fizyczne jest tu dużo, dużo lepsze. No nie chcę narzekać na to, co jest w kraju, ale no jedzenie się popsuło, jest smog, woda chlorowana, stres dookoła. To się odkłada wszystko, wiesz, ja mam 52 lata i... Czuję się jeszcze lepiej. Ale wiesz co, chciałbym wrócić jeszcze do tej astrologii, bo wiesz, akurat zbieram materiały do swojej książki Weda Słowiańska i nie wiem, czy ty w swoich, bo ja miałbym teraz do ciebie pytanie, jak mam okazję, tak na żywo, czy ty w swoich właśnie tych analizach astrologicznych i związanych z tym tematem uwzględniasz coś takiego jak precesja? Bo wiesz, że te zodiaki z czasów rzymskich, kiedy były tworzone, to jest precesja Ziemi, więc tak naprawdę ja nie jestem lwem. że jesteś Ashlesha. Tak, miesiąc ale, jest gdzieś przesunięty. Dokładnie tak. Ale właśnie, dobrze to powiedziałeś. Ale jest taka zasada, no tak już jest po prostu w astrologii, że pomimo tej precesji, pomimo tego przesunięcia, to nawet przesunięcie widać, jak badali z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokażemy później wschody i zachody słońca z kopca Kraka, Matki Kraka, Kościuszki, to tam wyszło to przesunięcie, bo tam zamiast znaku barana słońce to było w znaku byka, czyli tam dokładnie te 30 stopni, ale ty jesteś, przez to, że jesteś blisko granicy lwa, ten twój lew skoczył ci do pozycji księżyca, czyli tak naprawdę myślisz jak lew, bo księżyc pokazuje człowieka jak myśli, linia żeńska matki, a słońce po ojcu, to jest ten chromosom Y, słońce pokazuje te dwa węże, to nie jest już jakby czysty lew, tylko jest taki sunięty pomiędzy rakiem a lwem. W zachodniej astrologii tego nie wyłapiemy, ale tutaj ta wedyjska, która jest związana bardziej z takim szamanizmem babilońskim, ale też z tą naszą starą wiedzą, to tutaj to widać, że ten 4 sierpień jest to 50, można powiedzieć 50% raka, 50% lwa. Okej, tu jest jeszcze jedna kwestia, która no dość jest istotna, no, rozmawianie o miesiącach. No, u Słowian, jak wiesz, miesiąc to jest księżyc, nie? Jak mówimy o cesarstwie jakimś tam świętym rzymskim, to też się mówi, to byli Niemcy. Nie, no to nie byli Niemcy jeszcze, bo to byli Teutoni, byli Sasi, było cesarstwo, były później wiele księstw, Hohenzollernowie, rodowe księstwa, ale niemieckie. My tak ich nazywaliśmy, bo nie mówili ludzkim językiem, nie? Więc to był przydomek, nie? Ale siebie nazwali Deutsch za czasów zjednoczenia przez Bismarcka, koniec XIX wieku. No, Kamil Dudkowski świetny artykuł kiedyś napisał na wspaniałej Rzeczpospolitej właśnie na ten temat. Niemcy, jacy Niemcy? No, przecież tak naprawdę Deutsche to są od końca XIX wieku. Wcześniej byli Prusowie, czyli zawłaszczanie jeszcze przecież etnonimów innych podbitych plemion. Tak samo jest, wiesz, ze Słowianami. Bo nasza zatwardziała, zakute łby, za przeproszeniem, nauka akademicka, bo są też tacy, jest pełno inteligentnych ludzi, ale są zakute łby takie, jak to Czesław Białczyński mówi, czy Maciej Bogdanowicz z Ruda Łeb, też bardzo szanuję go. Mówi, no zakute łby, on sam jest historykiem z wyższym wykształceniem. Nie? Mówi, no zakute łby, bo po prostu no nie można, tu mówią cały czas o Niemcach, a nie mogą użyć słowa Słowianie, bo mówią, no Słowianie pojawili się na kartach historii w VI wieku.
kiedy gdzieś tam odnotowano. To co, spadli z nieba? Nie, z bagiem przyszli, tak, i nagle się zaczęli rozmnażać, życie eretyczne Słowian przeczytali, zaczęli się rozmnażać i zaludnili 2/3 Europy. No bzdury jakieś totalne na resorach, no ta genetyka, o której wspomniałeś, i kopalne DNA, archeogenetyka tak naprawdę, plus paleolingwistyka, no ośmieszyła po prostu, no Mario Alinelli, Cortland, Underhill, mnóstwo, Kliosow, wielu światowej sławy naukowców. Ja z Mario Alinelli miałem kontakt bezpośrednio przez portale naukowe, bo mam tam swoje artykuły, jak Akademia Edu, ResearchGate, on zmarł niedawno, ale no włoski światowej sławy lingwista no stwierdził, że no to jest, on nazwał dosłownie, cytuję, to jest totalna bzdura i pseudonauka, twierdzenie, że Słowianie pojawili się w środkowej Europie w VI wieku. Więc ta dyskusja autochtonistów, i tu powinni wszyscy teraz z marszu po tych badaniach archeogenetycznych przeprosić Kostrzewskiego, stawiać mu pomniki i wszystkich jego zwolenników, Henslowi, Jarzeskiemu i całej masie ludzi, a Parczewski, który do tej pory chodzi z żółtymi karteczkami na jakichś konferencjach i tam coś mówi o mnie czy o Bierzchu, że to jakaś pseudonauka, no to powinien po prostu zamilknąć. Naprawdę, no już nie musi przepraszać. Ale Tomaszu, nie wymagają... ja ci powiem, że to jest, pomimo dowodów naukowych, oni jeszcze, te można powiedzieć, te elity kulturowe czy elity naukowe jeszcze działają z pozycji takiej siły medialnej, przy takiego wpływu medialnego na te wszystkie swoje portale. Skończyliśmy na tym, że oficjalna nauka już ma dowody, ma badania naukowe i niepodważalne, ale jeszcze jest taka narracja, jakby się bali, że stracą jakieś tytuły, granty. No oczywiście wielu pisarzy też napisało wiele książek i do znanych, docenionych, dostawali wiele nagród. To wszystko jest powiązane ze sobą. Plus jeszcze te mainstream media, które oczywiście, tak mówiłeś, że jeśli o Stanisławie Szukalskim pisze ktoś z Kulu recenzję, no to nie jest to 100% wiarygodne, bo Stanisław Szukalski... Książka, biografię. No to akurat coś... Profesor z Kulu pisze biografię o człowieku, który był troszeczkę przeciwny takiej narracji katolickiej i bardziej powiązał ją... I akademiką, dokładnie tak. Także nie jest to w 100% wiarygodne. A Stanisław Szukalski, tutaj patrzyłem w jego rozkład, bo to on oczywiście jest wedyjski tutaj skorpion, taki bardzo mocno walczący, zadziorny. Po jego nosie było widać, po jego osadzonych głęboko oczach. Taki, ale księżyc, wyobraź sobie, księżyc miał w wodniku. To jest ta cecha, jak on podważał, bo wodnik podważa, buduje nowe narracje, całkowicie nowe coś. I on właśnie mówił, nie bierzcie przykładu z tych nauczycieli akademickich, bo niczego nowego się nie nauczycie w Akademii Sztuk Pięknych. To musi być wyeksponowane, no musi coś mówić ta sztuka, a nie takie powielanie. Ważne, musisz mieć swoją sztukę po prostu. Tak, tak. Indywidualna sztuka, artysta jest misjonarzem. Musi włożyć w to serce, nie? I wtedy trafi do innych. Bo jeżeli nie ma indywidualizmu w tym, co robisz, no to jest wszystko wtórne. To jest powielanie, więc to na pewno, wiesz, no można być rzemieślnikiem, wyrobnikiem, ale nie artystą, bo rzemieślnicy też są potrzebni oczywiście. Natomiast jeżeli chcesz być artystą, to jest najważniejszy indywidualizm. Szukalski to bardzo rozumiał. Ja znam mnóstwo historii, bo rozmawiałem tam przecież ze Stanów z tym jego fanem, który właśnie teraz ma prawa autorskie. I no, opowiadał, no filmy Leonardo DiCaprio przecież ostatnio wyprodukował o Szukalskim. No i tam są takie opowieści, że załatwił, bo tam miał ciężko, czasem miał kłopoty finansowe, więc mu załatwili tam jakąś wystawę w jakiejś galerii świetnej w Los Angeles. No Szukalski tam wszedł. Mówi, widzę, że macie na ścianach te gówna. O co panu chodzi? Ten Max, pan się pyta. A tam wiesz, Chagall i Picasso. Tak. Chagall i Picasso. To jest tak. Widzę, że dosłownie cytuję, no gościa, tak, macie tak. Na ścianie te gówna. Tak, tak. Jeszcze się nie miał żadnej wystawy, bo nikt nie chciał z nim gadać.
Paryżu jakiegoś tam marszanda, który w ogóle nie rozumiał, chciał wywiad zrobić do jakiejś znanej paryskiej gazety, no byłby sławny jeszcze bardziej. Coś tam powiedział, w ogóle tak zdemaskował się, że w ogóle nie ma pojęcia o sztuce, więc wiesz, Szukalski działał szybko. No, facet, no chcesz pisać o mnie, o sztuce, jak nie masz pojęcia w ogóle, co ja robię, z kim ty rozmawiasz, to i zrzucił go ze schodów, nie? Dlatego musiał wyglądać. Rzucił go ze schodów, nie? Dlatego musiał, bo on najpierw z Polski to pojechał do Paryża, dopiero później jak zrzucił tego marszanda i w ogóle się tam obraził na wszystkich i wszyscy na niego, to musiał do Stanów jechać, nie? Ale no to jest, no, ja chciałbym wydać jego biografię, mam już zaczętą, mam zgodę, w książce, którą mi też wydawnictwo trochę wstrzymuje, bo to nie jest tak wszystko, że mi tu Bellona wszystko puszcza, co ja chcę, no niestety to jest jakiś tam rynek i leży mi jedna książka, niestety właśnie z tym rozdziałem, już rok ponad miała ukazać się w zeszłym roku, no i coś tam, że są zmiany, jakiś nowy redaktor naczelny i no stanęła. Stanęła po prostu i no, nie wiem, czy nie będziemy musieli zmieniać. Nie o Szukalskiego, o inne rzeczy, ale no, no ja piszę o takich właśnie osobach, nie? O tobie też gdzieś tam jest wzmianka, bo zahaczam tam właśnie te mniej więcej wątki, które zacząłem w książce Fenomen Wielkiej Lechi, która ma bardziej charakter taki publicystyczny, jest analizą pewnego zjawiska, ale to jest przypomnieniem historycznych po prostu sporów na ten temat, dyskusji, rozumienia definicji, odwoływania się do kronikarzy, do wielu dokumentów, bo powiem ci szczerze, że niektórzy to myślą, że to wymyślił jakiś tam Bieszk, czy ktoś tam i no, wystarczy pojechać do Turcji, nie wiem, no to zobaczy, że każdy nas nazywa Lechistan na Polskę, Rosjanie, Ukraińcy nazywają nas Lachami, to pojęcie Lachów, Lechistanu, Lachestanu, Lechi no funkcjonuje od lat, od wieków, według mnie to jest jeszcze sprzed czasów greckich, bo nawet w greckim języku jest, jak jest słowo po grecku? Lechi, lekcji. W tej Nowej Grece i w łacinie ono przeszło, gdzie chy, to starogreckie chy, jest czytane jako ksy. Leksi, leksykon, dlatego mamy leksykon, czyli słownik, ale starą grecką to było lechi, lechikon, lechikon. I zobacz, jakie to są korelacje. Dlatego wiesz, prawda jest ukryta w słowach, bo lechi, słowo, czyli Słowianie, Weda, Wędowie, czyli ludzie zajmujący się wiedzą. To jesteśmy my, to są nasi przodkowie. Weduni, Wędowie, bo Słowianie mieli te głoski takie nosowe, Wędowie, dlatego zapisywanie jest Wenda, to była Weda, czyli wiedza. W polskim to Z doszło, ale w starosłowiańskim to była Wenda, Weda, Wedun, Wenda, tak z tym takim E, ale że w starej łacinie nie było, do XVI wieku nie używaliśmy diakrytyków, znaków diakrytycznych, czyli E, O, Si, Ci, Ży z kropeczką, więc uproszczonym alfabetem łacińskim, który jest, według mnie, to jest bardzo prosty język, wtórny język, sztucznie stworzony. Zresztą umarła łacina, jak zginęło, przestało istnieć Cesarstwo Rzymskie. Ale no, powiem ci szczerze, no to też nauka, tylko że no, nie nasza niestety. U nas lingwiści to są normalnie, oni mają wiedzę, no, żeby się ktoś nie obraził, ale oni mają wiedzę sprzed zaboru albo ze środka zaboru. No to już Amerykanie, Anglicy. Na polskiej Wikipedii nie ma mnóstwo rzeczy, nie ma o archaim. Ja chciałem tam wstawiać, wiesz, artykuły, które tłumaczyłem, bo znam trochę języków różnych. Tłumaczyłem z angielskiego, chciałem wstawiać na polską Wikipedię, w ogóle mi nie puszczali tego. I masz na przykład archaim, takim obserwatorium astronomicznym, uważanym za kolebkę Ariów, ale tak naprawdę to Ariami, to oni się stali, jak poszli dopiero do Iranu. Indo-Ariami, jak poszli ci Ariowie dalej do Indii, ale wtedy jeszcze tam, to było za Uralem,
No to byli wędowie, którzy nieśli wiedzę, tak jak misjonarze, nie wiem, chrześcijańscy, nie wiem, no jeżdżą po świecie, tak samo dawniej wędowie nieśli tą wiedzę, byli posłańcami bogów, bo na początku było słowo, tak, bo wiedza to jest słowo, umiejętność porozumiewania się, ale też nauczania. Widzisz to, co ty robisz z wykorzystaniem nowych mediów, to jest forma wedunizmu. Bo nauczasz, wykorzystasz narzędzia na dany czas, nie? Oczywiście. Niesiesz wiedzę. I to jest ten wędys, czyli jesteś wedunem, przekazicielem, propagatorem wiedzy, słowianinem, bo używasz słów i jesteś dlatego też sławny, bo dla mnie na przykład Słowianin, Sławianin, napisałem o tym artykuł naukowy, jest na portalach naukowych i w książce też najbliższej też się to pojawi. To są synonimy, bo sława to jest mowa. To jest wysławianie się, to jest mówienie słów. Więc spory, my się niepotrzebnie kłócimy w tych środowiskach takich prosłowiańskich, bym powiedział, o pierdoły. Czy się powinno mówić Słowianin, czy Sławianin, no a tak, pan tak. Tam napisał artykuł o Słowianach, Słowianie coś tam, to ja go nie czytam, bo nie było Słowian, tylko byli Sławianie. No człowieku, no przeczytaj właśnie najpierw, bo ja tam o tym właśnie piszę. Dlaczego to nie ma znaczenia? Nie ma to znaczenia, bo i sława, i słowa, czy my używaliśmy wiele nazw, no Słowianie mieli, jeżeli to Słowianie nadawali nazwy rzekom, górom, miejscom, uczyli inne plemiona, inne ludy, jak używać słów, jak nazywać pewne rzeczy, jak obserwować niebo, jak korzystać z tej wiedzy, jak to notować, jak przekazywać. Nawet pismo było, bo to kwestia jest tej cezury, najpierw pismo było, bo też książkę wydałem o runach słowiańskich, runy były używane do celów kultowych, więc to nie było takie popularne pismo, a teraz nam wmawiają, że runy to jest wynalazek skandynawski. No bzdura totalna, no jeszcze gdzieś tam jacyś Scytowie, Sarmaci, jak ja byłem gdzieś tam w głębi Azji, na Syberii, Orchon, tam są takie pismo runiczne, bardzo podobne. Tyle tylko, że trzeba teraz odwrócić wektor migracji, bo nam też wmawiano, zgodnie z teorią stepową tam Marii Gimbutas, że wszystko przyszło do nas z Azji i my jesteśmy stepowcami, scytami jakimiś. Nie. Okazuje się, że widzisz, paleolingwistycy i archeogenetyka, jeżeli mówią, że 11 tysięcy lat, czy 7 tysięcy lat, Grzybowski nawet, czy Piątek, nawet polscy archeogenetycy już bardzo, bardzo potwierdzają to, co wcześniej zachodni mówili. Archeogenetycy już się właśnie nie boją mówić takich rzeczy. W mediach się to jeszcze nie przebija tak bardzo, na zasadzie sensacyjki takiej, ale no mówię jasno, no jest zasiedzenie. Geny nie kłamią. Jak trzeba coś udowodnić do sądu, nie wiem, kto jest synem, bierze się po prostu badania genetyczne, robi i znamy ojca. No, tak samo tutaj. No jeżeli mogą przebadać materiał kopalny ze stanowisk gdzieś tam w Wielbarku, która przypisywana jest wandalom, a znajdują tam haplogrupę R1A1, A1 i tam odpowiednią mutację zwaną słowiańską, nie przez nas, nie przeze mnie czy Białczyńskiego, tylko przez zachodnich uczonych. Tak nazwali. Dlaczego tak nazwali? Bo Polacy, czy Łużyczanie, czy inni Słowianie mają dominantę tej haplogrupy. Dlatego nazywają ją słowiańską, bo jeżeli my mamy 60%, 67% mają Łużyczanie, a Brahmini hinduscy jakimś dziwnym trafem mają 72%, no to tu trzeba się nad tym zastanowić, czy to, co na przykład Tilak w swojej teorii arktycznej, hindus, polityk, napisał taką książkę o arktyczne Wedy i mówi wyraźnie, no przecież w Wedach jest napisane, skąd są te Wedy, czyli Weda, czyli wiedza, no skąd tak, są. Tak. Przynieśli Skandynawii jest Edy. Z północy. Tak. No Eda, ale to jest połknięte to W bardzo często, tak jak Enetoj mówili Grecy, a nie Wenetoj, połyka się to Wy, bo to tak naprawdę było Ły. Nie umieli zapisać Ły. Zobacz, Wendowie, Wendy. Na Wanda Anglicy powiedzą ci Wendy, bo nie mogli zapisać Ły, więc
połykali często to początkowe W. To jest ta Maciejmowa, którą już zaczął rozumieć dobrze Szukalski i wielu, wiele innych, wyśmiewany jakiś tam Dębołęcki, no bo on był jakimś tam księdzem niepokornym, bo dużo księży dawniej, nawet teraz, no Pietrzak Stanisław z jakiejś malutkiej parafii Tropie, tam olbrzymią wiedzę relacjonuje te badania genetyczne i No, PiS coś tam powiedział, że no Polacy tam po polsku, on to robił ten sam błąd, co na przykład Szydłowski, że Wandalowie to Polacy. No, nie było jeszcze Polaków pod taką nazwą, tak jak nie było tam, jak byli Niemcy nazywani Prusakami od Prusów. Więc te nazwy się kształtują przez podziały. W ogóle sam proces, jestem politologiem z wykształcenia i studiowałem nauki społeczne, więc no, socjologia, psychologia, wiele tych, no, nauki społeczne, antropologia, kultury między innymi, więc no, trzeba po prostu rozumieć pewną definicję, ale też rozumieć po prostu o czym się rozmawia i nie kłócić się, tylko szukać porozumienia. Więc powiem ci tak, że jeżeli na przykład ty korzystasz z astrologii, a kiedyś astrologię wykładano na uniwersytetach dawnych, a teraz to jest jakaś tam diabelska sztuczka dla takiego akademika jakiego. No ludzie, no jest XXI wiek, nasze dzieci chodzą do szkoły, kończą wyższe studia, często płatne za duże pieniądze i nie mają w ogóle pojęcia, nie mają w ogóle pojęcia o podstawowych rzeczach, na przykład o gwiazdach, o księżycu, o cyklu słonecznym, nie mają w ogóle pojęcia o tym. O czym mają pojęcie? No o jakichś rzeczach, które są nieprzydatne, nie wiem, jakiś, nie wiem, pierwiastkowianie na przykład. No potrzebne to jest, ale taką wiedzę matematyczną, no to już powinni na uczelniach technicznych, no nie wiem, ja na przykład no, nigdy nie stosowałem. To nie jest zgodne z naturalnym, no właśnie, tutaj człowiek jest tak stworzony, że to, co jest zgodne z prostotą, z przyrodą, z piktogramami jakimiś prostymi, które jakby obrazują, to my to załapiemy, ale oni widać strasznie wszystko komplikują, tak mówisz, te pierwiastki, czy rozkładanie czytania liter na W, W. Jeszcze podoba mi się na przykład tutaj też na Filipinach, bo mój syn chodzi do publicznej szkoły, za darmo jest, mimo że jesteśmy na wizie turystycznej, nie mamy żadnego obywatelstwa, ale no jest tutaj no dość wysoki poziom, jak to jest dowód, że bez problemu przyjęli, wiesz, mojego syna do szkoły i ma za darmo edukację. I podoba mi się, bo tu jest podejście praktyczne. Tak samo w Skandynawii też robiłem trochę takich projektów edukacyjnych i wiesz jakie są przedmioty? Właśnie takie, woda na przykład, jest przedmiot woda. I tam jest wiele, a u nas oddzielnie jest geografia, matematyka, fizyka, chemia. Oddzielnie. I dzieci nie potrafią tego połączyć. Oddzielnie. Tu masz wzory na H2O, tu masz geografia, oceany, tu masz coś tam. Nie potrafią tego połączyć. A jak masz na przykład taki przedmiot jak woda, dawniej tak uczono. Dawniej uczono, dawniej była relacja uczeń-mistrz. Młodzi płacili często no, produktami, czy wdzięcznością, czy szacunkiem, swoim mistrzom. Nie ma, zanikła ta relacja. To jest najgorsze według mnie. To jest uwstecznienie nauki. Mamy dzisiaj, wiesz, niby możemy budować jako ludzkość promy kosmiczne i wielkie obserwatoria, ale ta wiedza to jest, nie wiem, jakiś promil ludzi mają. Natomiast powszechna taka świadomość i rozeznanie o świecie jest coraz mniejsze. To jest smutne, niestety, co mówię. No, ale przynajmniej było, bo powiem ci szczerze, że właśnie z tego kalendarza słowiańskiego, oczywiście no, można to do astrologii też wziąć, bo to jest układ planet, wszystko ma znaczenie, bo jak wiesz, no kosmos też nie stoi w miejscu i Ziemia też się nie kręci w kółko, tylko po elipsie, bo musi nadążać za Słońcem, które też się rusza w galaktyce i galaktyka też się przemieszcza, więc wszystko jest w ruchu, więc istotą życia jest ruch. Więc nie ma tutaj pewnego pojęcia. Nawet sama Ziemia przez to nie jest okrągła, tak jak nam się pokazuje globus, tylko jest nie jest taką kulą regularną, bo jest ruch, musi nadążać, bo nie wraca do tego samego miejsca po obrocie. Nie wraca. To jest też ta Weda, którą Słowianie mieli. Mieli, bo obserwowali, nie tylko Słowianie. Oczywiście wszystkie ludy, które opierały swoje wierzenia na obserwacjach. Naturalne, nie na zasadzie księgi objawionej, czyli ktoś coś tam powiedział i mu wierzymy,
bo było dużo mądrych ludzi, ale jednak ja mam dystans do tych religii objawionych, religii ksiąg tak zwanych. Mam naprawdę znowuż duży szacunek do religii naturalnej, bo to była wiedza, to była czysta wiedza. Ja to, no tak. Taki Słowianin mógł pokazać, co on wierzy. Proszę, tu jest słońce, tu jest księżyc, tu jest woda, to są moi bogowie. Jeżeli używamy tych pojęć, bo oni nazywali dewami, czyli dziwami, czyli to były takie zjawiska silniejsze, niepoznane do końca przez ludzi i dlatego godne szacunku, ale ludzie czuli się częścią przyrody, ale wierzyli, że są jakieś siły i je personifikowali oczywiście, nadawali imiona. To się cały czas zresztą zmienia, bo Rosjanie na przykład, bo jest dużo na przykład takich Słowianofilów, którzy korzystają z rosyjskich jakichś tam źródeł, tylko że te źródła rosyjskie to są późne. Te wszystkie jakieś słowiano-aryjskie Wedy czy Asow tam jest taki, co napisał Księgę Koliady, niby tak jak i taki rosyjski Snorri Snursson, co Wedy spisał. Przecież Wedy tak naprawdę no, on spisał, ale wydane zostały gdzieś tam XIII-XIV wiek. No. Na ile to jest wiarygodne? Powiem ci szczerze, no nam się zarzuca, że ale nie macie źródeł. A na jakich źródłach się opiera filogermańska na przykład wersja jedynie słuszna historii? No na przykład na takich przekazach, XIV wiek, Wedy, Edy, Sagi, gdzie jak nawet doczyta się, już Kochanowski tam potrafił znaleźć Wenda Runin, Runir, czyli runy wendyjskie, o których ja pisałem, bo jest tam mowa o tym. Jest mowa o wojnie bogów, Asów i Wanów, czyli Wendów. Tak. Ewidentnie ten podział, który... Tak, to jest to samo, to jest kwestia tylko jak to tam wymawiają, bo tak, narody, tak. Inaczej to wymawiali Łaciny, Grecy inaczej. To są wszystko Wedowie, Weda. To są ludzie wiedzy. Od Trojan, którzy ci Enetowie tam, już Herodot pisał o nich, Homer, wszyscy tam gdzieś siedzieli w Anatolii, tam w Paflagonii, brali udział w wojnie trojańskiej i przenieśli się nad Adriatyk. Ale to można poczytać w książkę. Natomiast chodzi o clue. Trzeba, moim zdaniem, ja gdzieś tam przemycam takie rzeczy we wstępach, w moich książkach, trzeba sobie po prostu określić taką ścieżkę z własnego rozwoju. Samorozwoju tak naprawdę, bo no, jak już nie studiujemy, nie robimy doktoratu, no to już jest samokształcenie. I często to jest na przykład w moim przypadku, wierzę, ja mam dużo pasji, podróżuję, nurkuję, jestem aktywnym człowiekiem, ale wydzieliłem sobie jakąś część życia, staram się to godzić oczywiście między obowiązki zawodowe, rodzinne, jednak na kształcenie, samokształcenie. I na przykład jak byłeś w Indiach, to wiesz też, że taki no, hinduizm też jest bardzo no, dość skomplikowanym takim systemem religijnym, bo tam jest mnóstwo różnych wierzeń skalonych, ale taką istotą według mnie na przykład takiego hinduistycznego podejścia, takiego braminizmu, na przykład istotą braminizmu jest to, że jest na wszystko czas. Czyli jak jesteś młody, jest czas na przykład na zabawę i na naukę. Jak jesteś starszy, jest czas na rodzinę, na wychowanie dzieci. Jeżeli są dzieci wychowane, oczywiście uczysz każdego dnia, ale w pewnym momencie, co jest priorytetem? Co właśnie odpowiedzieć, co jeszcze mogę zrobić dla innych? Akurat Hindusi wierzą w reinkarnację, czyli nie mają takiego lęku, że umrą i nic po sobie nie zostawią, nie zdążą, nie? Bo zawsze... Nie ma takiego parcia, no właśnie. Szansę, kolejne osoby nie mają takiego parcia, nie boją się śmierci przez to, tylko ją kultywują, ale no jednak to, jak wykorzystują to życie, to jest ich powołanie. Jak nie wykorzystają jego, czyli nie spełnią tych swoich obowiązków, czyli nie zadbają o rodzinę, nie wychowają dzieci, to nie będą mogli na przykład poświęcić się wtedy czemu? No właśnie wiedzy, bo jak wychowasz dzieci gdzieś tak, no tam mniej więcej to jest tak gdzieś po 40, 45, to jest wtedy czas, żeby zostać takim wedunem.
I wtedy po prostu ty jesteś takim braminem z prawdziwego znaczenia, zajmujesz się wiedzą, nauką innych, nie? Ale masz doświadczenie, nie tak jak na przykład księża katolicy uczą nas, nie wiem, seksu rodzinnego, a formalnie im nie wolno. No to skąd wy to wiecie? No skąd wy macie doświadczenie? Nie? No, musisz mieć, wiesz, ja na przykład jestem dość praktycznym umysłem, mam dużą fantazję, ale jestem praktycznym umysłem. Czyli jeżeli na przykład medycyna naturalna, jak na przykład jestem chory, coś mi dolega, teraz już coraz mniej, bo w Polsce miałem nawet podejrzenie raka wątroby i wiele innych rzeczy, więc tu mi wszystko minęło, to ludzie mogą wierzyć, nie wierzyć. Sok kokosowy, gujabanu, tam jest grawiola, owoce, wszystko świeże, bez konserwantów, bez antybiotyków i po pół roku mi wszystkie choroby zniknęły. Ale nie o tym, nie o tym mówię. Po prostu jestem praktycznym umysłem i jeżeli chcę, jakiejś rady szukam, to gdzie, jak ktoś jest chory, to do kogo idzie? No do ludzi, którzy chorują i znają się na lekach. Mówi, wiesz, ja się znam, ja to miałem, ja to 4 razy w roku to mam, to na to są najlepsze te leki i kończysz taką reklamówką leku. No nie, jak jesteś chory, to nie idziesz do chorego po radę, tylko idziesz do zdrowego. No to logika nakazuje. Idziesz do zdrowego, bo on jest wiarygodny, nie? Bo on nie choruje. Czyli pytam się tego zdrowego, jak ty robisz to, że jesteś zdrowy? A on mi mówi, no stary, na przykład sobie zawsze, jak się zbliża jesień i tak dalej, to od mama mi tam zawsze wkładała pod szyneczkę ząbek czosnku taki, jakiś starty. I ja miałem naturalny antybiotyk i mam odporność. I teraz, jak mi coś siada, to sobie wezmę cebulkę czy czosneczek, naturalne antybiotyki. Takie proste rozwiązania. To jest to znachorstwo. To oczywiście zdemonizowane. No to teraz jest znachorstwo, ale Paracelsusa, lekarza, wiesz, tutaj w tamtych 1490 roku, to też negowali, dlatego że on nie chciał swoich wykładów prowadzić po łacinie. Pomimo, że miał ogromną wiedzę, był naprawdę wybitnym astrologiem, lekarzem i wiedział też, że ta epigenetyka, czyli ten wpływ urodzenia, ma też oczywiście wpływ na wypłukiwanie pewnych minerałów, które nie są zapewnione w czasie ciąży. I on mówi, że nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Oczywiście, że czosnek jest naturalnym takim antybiotykiem. On też ma wpływ na naszą florę bakteryjną. Nasi przodkowie, można powiedzieć, Słowianie, no to też mają specyficzną florę bakteryjną. Bo jeśli, tak jak mamy przykłady z tym alkoholem, że tam kiedyś był taki podróżnik, co po Rosji jeździł i gdzieś dotarł do Czukczów chyba i on mówi, buchajesz? Nie, my nie buchajem, to ruski buchajem, bo oni to by już nie żywi po takiej dawce, nie? Także gdzieś ta flora bakteryjna to ma przełożenie na to wszystko. No i też jak widzisz środowisko, tak mówisz, że żyjesz sobie tam, wiesz, czyste powietrze, woda, wilgotność powietrza odpowiednio, nie ma takiego pętu szczurów, tak jak jest tutaj, a tutaj cały czas uczą wszystko na opak, czyli dzwonią do ciebie z banku, że dostaniesz kredyt, jak już nie potrzebujesz tych pieniędzy, to wtedy ci oferują go. Jak potrzebujesz, to nie masz szans, bo nie spełniasz tych warunków. To jest wszystko na opak, zauważ. Także ten pęd... Ale widzisz, ludzie, tak ci wtrącę, no właśnie o to chodzi, że trzeba sobie zadać podstawowe pytania. Ja nie chcę tu cytować, tam chłopaki nie płaczą bodajże, był taki motyw, no zadaj sobie podstawowe pytanie, no co lubisz robić? I zacznij to robić. I to cię będzie uszczęśliwiać. I dokładnie to jest cała filozofia, według mnie, pozytywnego podejścia do życia i szczęścia. Bo zasada jest prosta, bo to nie jest wszystko tak skomplikowane, jak to komplikują ludzie, którzy na tym zarabiają. No oczywiście, na oczywiście, tak. I tak dalej. To nie jest tak, to jest wszystko proste. Trzeba tak, jak jesteś szczęśliwy, nie wiem, lubisz sobie siedzieć na działeczce czy gdzieś tam, to stary, no to ciesz się, naprawdę chwal Pana, czy nie wiem, dziękuj Bogu, rodzinie, dzieciom, ale dbaj o to, bo to jest tak jak z ogrodem, nie? Dbaj, musisz podlewać, bo ci kwiat zwiędnie, nie? Natomiast jak coś jest nie tak, czujesz się nieszczęśliwy, no to trzeba zadać podstawowe pytanie, co właśnie lubisz, w czym jest problem i zacząć to robić, a nie szukać wymówek. No ludzie szukają mnóstwo wymówek, boją się, trzeba im oczywiście pomóc, tylko że u nas niestety jest tak, że inni Nikt ludzie... tego nie uczy.
rodzina czy szkoła, nie dość, że cię nie uczy, tylko będzie ci jeszcze podcinać skrzydła. Ja mam doświadczenia ze swoją córką. Stary, w przedszkolu, wyobraź sobie, w przedszkolu, w drugiej grupie przedszkola mojej, moja córka, skarga była na nią. Aniołek. Druga grupa przedszkola. Rozumiesz? Skarga. No to ja przychodzę, mówię, co się dzieje. Pani dyrektor mnie wezwała, pani nauczycielka, no w czym jest problem? No i pani nauczycielka tak mówi, wie pan co? Bo pani, bo pana córka Kasia, to mi dezorganizuje pracę. Ja mówię, jak to? No bo jak ona przychodzi, to wszystkie dzieci jej słuchają i się bawią razem i w ogóle nie chcą tych zadań robić, które ja im narzucam. Ja tak patrzę w ogóle, uszom nie wierzę. I tak do pani dyrektor mówię, bo już z tą kobietą to nawet nie chciało mi się rozmawiać, nie? Mówię, pani dyrektor, czy pani w ogóle to słyszy? W czym tu jest problem? Że pani pedagog przedszkolna nie potrafi wykorzystać potencjału dziecka. Bo jakby podeszła do tego pozytywnie, to by moja córka jej pomagała w pracy pedagogicznej. Pomagała, bo jeżeli ma jakiś szacunek i respekt i autorytet, ma w wieku, nie wiem ile to tam było, w wieku czterech lat, dzieci jej słuchają, a nie pani, i dezorganizacja, no to jaki my mamy poziom? I wiesz co, pani dyrektor powiedziała, wie pan co, no bo Kasia, no to jest listopada, no to ona tu jest najstarsza w grupie, to ja proponuję, żeby ona przeszła w przyszłym roku nie do trzeciej, tylko od razu do czwartej grupy. I tak wymyśliła, bo dołowanie jest. Zobacz, system edukacji jest u nas zrobiony nie tak jak nawet na Zachodzie w niektórych krajach, na wybitne jednostki jest nastawiony. Mają troszkę wtedy indywidualny proces edukacji. Są wyłapywani liderzy, olimpijczycy. Jak się u nas porównują szkoły czy gimnazja? Średnia ocen. Średnia. Nie, ilu mają olimpijczyków, ilu mają wybitnych, jakie mają sukcesy. To średnia, jaka jest średnia? Czy jest zdążenie do średniej? Kasia wystawała trochę już w przedszkolu? No to niech idzie, tam będzie najmłodsza, to ją trochę tam przytemperują. W szkole, jak poszła do szkoły, w pierwszych trzech klasach nie ma ocen, są opisówki. Jak dostaliśmy opisówkę Kasi, z pierwszej klasy, to moja żona się popłakała, a wiesz co tam było napisane? Ma bardzo wysoką samoocenę. Ma duże mniemanie o sobie. No, w tym kontekście To jest wada dla nich. Nie? No, to jest zagrożenie. Że pozytywnie traktujesz siebie w świecie, gdzie wszyscy mają kompleksy. Dzieci, zwłaszcza dziewczynki w tym wieku, to im się właśnie wtedy tworzą te kompleksy, z których się później przez lata nie mogą wyzwolić, nie mogą założyć dobrych związków, relacji partnerskich, życia erotycznego i wielu innych spraw. Przez kompleksy. Więc najpierw trzeba widzieć... Wyjść od tego, bo to jest, to nie jest tylko kwestia psychologii, ale to jest podstawa w ogóle mówienia o wiedzy, bo jeżeli akceptujemy siebie, jakim jesteśmy, nawet się lubimy, nawet się, powiem szczerze, szanujemy, bo ja pamiętam, moja mama mnie nauczyła mnóstwo rzeczy, ona miała tak po dziadku takie tendencje do takich frazesów, ale te frazesy naprawdę mają moc. Bo nasza mówiła, jak nie będziesz się szanował, to nikt cię nie będzie szanował. Zobacz, jakie to jest uniwersalne. Tak. Indywidualnie, nawet my jako Polacy, jak się nie będziemy szanować, to nikt nas nie będzie szanował. No oczywiście, a wtedy, że kiedy tak. się szanujemy, nagle chcą z nami rozmawiać. A jak chodzisz właśnie i tak napisali nam historię, jakąś tam, dali granty i na uczelniach, ja byłem wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, to wiem, jak to działa, była lista normalnie tematów na granty i nic więcej. I nie możesz ani książki wydać, ani żadnych badań prowadzić innych na własny koszt, tak. Ale to do kariery naukowej, do punktacji ci nie zaliczą. Dostałem propozycję wykładu dla studentów medycyny na takiej znanej uczelni, ale nie będę mówił gdzie, ale tam godzinkę, półtorej o astrologii medycznej, która jakby nawiązuje do ich założyciela, tej całej medycyny Hipokratesa, na którym wszystko opierają, przysięga Hipokratesa i w ogóle Hipokrates też był naturalnym alchemikiem, astrologiem, bo w tamtych czasach to było całkowicie naturalne, bo
ta holistyczna wiedza musiała być ze sobą powiązana, co w niebie, to i na ziemi. Ale rektor się nie zgodził, bo to jest mieszanie studentom w głowach. A ja powiedziałem temu profesorowi, żeby się nie przejmował, bo jeszcze przyjdzie taki czas, że to będzie na co dzień normalne, ale nikt się nie cofa w czasie do dawnych, do Akademii Krakowskiej, kiedy to było całkowicie naturalne, tylko dziś miesza się to z jakimś takim gazetowym horoskopem, wróżenie z kuli lub tego typu rzeczy. Także, że tutaj nawet im nie pozwalają, żeby czasami ta źródła tej medycyny, żeby nie dowiedzieli się, jak to było kiedyś, bo 200 lat temu, jak te wszystkie zioła zielone, rośliny nie mogły być już nazywane lekami, tylko białe proszki to już, jak jest biały proszek chemiczny, to już jest lek. Wtedy to jest w ogóle inna kwalifikacja i ten. No i tak to zostało do dzisiaj. Także że tutaj moi znajomi, którzy tam próbują handlować jakimś CBD czy jakimiś ekstraktami z roślin, no to ani nie dostają możliwości płatności elektronicznej, ani ten, bo to widzisz, system finansowy nawet takie rzeczy im blokuje, bo to jest niezgodne z ich polityką. Także to jest odgórnie narzucane. No i koncerny tutaj, ta ich władza, te macki swoje rozciąga. I tak samo jest z edukacją, moim zdaniem. Wiesz co, no tak, no wiesz co, Kamil Dudkowski, wspomniałem już go, on mi też mówił no coś niewiarygodnego, że jak opublikował taki artykuł, który nazwał oczywiście tak prowokacyjnie trochę, ale no zgodnie z definicją, nazwał go Holokaust Słowian, odniesieniu do wojny na przykład II Światowej, no, statystyki jak policzysz, ile zginęło Rosjan, ile zginęło Polaków, jak policzysz, no to jest w sumie około, nie wiem, tam 40 milionów ludzi, czyli najwięcej tak można powiedzieć, jeśli chodzi o te główne takie grupy narodowościowe w Europie, to najwięcej zginęło tak naprawdę nie Niemców, Żydów, czy tam Brytyjczyków, tylko Słowian. Mhm. Więc można to nazwać holokaustem Słowian i on nie bał się użyć tego, no ale no weszła ustawa człowieku, weszła jakaś, podszedł pod ustawę i on mówi niewiarygodne. Po prostu w ciągu kilku dni od ukazania się tego artykułu, to ktoś może wierzyć, ktoś nie może wierzyć. Ja sam to też potwierdziłem w wielu przypadkach na swoim życiorysie. W ciągu kilku dni wyobraź sobie tak, firma, provider, który mu świadczy usługi hostingowe, mu zablokowała serwer i nie odzyskał strony. Wszystko stracił. Z dnia na dzień, z zaskoczenia właśnie, to zrobili. Nie wiem, ktoś dostał prikaz, nie wiem, New Order czy kto. Nie wiem, to są fakty. Stracił wszystkie artykuły. Dobrze, że inni ludzie, wiesz, bo no jednak pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. To, co ty robisz i my robimy, to już się nie da zatrzymać. Adrian Leszczyński, Maciek Bogdanowicz, Czesław Białczyński, to już jest pełno nazwisk, pełno ludzi. Tak, nie jest tego jakaś masa, ale się tego nie zatrzyma. Bo to idzie takie pozytywne za domino. Za mocne to jest. Poza tym astrologicznie i z kalendarza zakończyła się pewna era po prostu ciemna. Kilka lat temu zaczyna się era światłości. Powoli, powoli światło wraca, tak jak ten nowy Bóg jasności, no zaistnieje. Nie? I to, co teraz robimy, to jest taki jeden też promyczek, nie? W tym wszystkim. Oczywiście. Ale posłuchaj jeszcze z tym Kamilem. Nie dość, że provider mu zamknął. To tak, konto mu zamknęli bankowe, dwa konta bankowe miał, mu zamknęli. Jestem. Rachunek maklerski jakiś miał, mu zamknęli. Wiesz, to wyglądało to na jakby taką zaplanowaną akcję. No mówi, no nie zdawał sobie z tego sprawy. I serwer przeniósł gdzieś do Azji, do gdzieś tam na malezyjskich serwerach trzyma, bo się boi trzymać w Europie, bo mówi, no w każdej chwili, widzisz, to jest na przykład zaleta książek, nie? Że na przykład moje książki wydawane są po polsku, ale no trafiają do wszystkich bibliotek gdzieś tam obowiązkowo, bo Biblioteka Narodowa wymaga, że jak nadajesz ISBN, wydawca nadaje ISBN, to musisz wysłać tak zwane egzemplarze obowiązkowe na listę bibliotek Ministerstwa Kultury i Edukacji. Ale co jest ważne, bo jest taka strona World Category, gdzie możesz sprawdzić sobie, są wykazy światowych bibliotek. I powiem ci szczerze, no mam niesamowitą satysfakcję jako autor, że na przykład moje książki są dostępne w Bibliotece Kongresu USA, na Uniwersytecie Cambridge, Princeton, Uniwersytecie Humboldta w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, na całym świecie.
I teraz nawet jakby mi chcieli spalić te książki, tak jak spalili, nie wiem, Długoszowin, ja się nie chcę porównywać, ale podaję to jako przykład w historii. Przecież ten Zygmunt III Waza, który ma tam kolumnę, ja jak byłbym jakimś, wiesz, partyzantem słowiańskim, czyli terrorystą dzisiaj, nie? Każdego, kto walczy, wiesz, z reżimem, często, słusznie czy niesłusznie, nazywa się terrorystą. Dla Rosjan, wiesz, powstańcy listopadowi czy styczniowi byli terrorystami, nie? To ja bym tą kolumnę Zygmunta pierwszą wysadził w powietrze, bo to był, wiesz, no, jezuita. Zasługą Wazy było po prostu wprowadzenie Polski do potopu, który zniszczył wszystko i cały dorobek tej II Rzeczpospolitej zbudowanej na porozumieniu. My założyliśmy pierwszą Unię w Europie na zasadzie porozumienia z Litwą. Nie na zasadzie podboju, kolonializmu, wyzysku, tak jak imperia. To, co na przykład się śmieją gdzieś tam Zbieszka, że o, Imperium Lechickie. Tylko że nie rozumieją pojęcia, bo porównują do Rzymu. No z czego jest Europa dumna? No z imperializmu rzymskiego, z mordowania ludzi, całych plemion. Z tego jesteśmy dumni. No z kolonializmu brytyjskiego, Imperium Brytyjskie na kolonializmie. Belgowie w Kongu normalnie strzelali do ludzi jak do kaczek, robili sobie z czaszek jakieś tam wisiorki. No, to jest dziedzictwo też Europy po prostu. A my jako Polacy z Litwinami, czyli ta wspólnota bałtosłowiańska pierwotna, która była kilka, jeszcze tam 2000 lat przed naszą erą, była nawet językowa wspólnota bałtosłowiańska, wróciliśmy do tego w naturalnym odruchu. Zamiast wojować, stworzyliśmy największe państwo w ówczesnym cywilizowanym świecie. Na mapie, jak zobaczysz, no to było po prostu praktycznie połowa Europy, to była Druga Rzeczpospolita wielu narodów. Druga konstytucja światowa to była konstytucja 3 maja, no bo pierwsza była, pierwsza była w Stanach. Czemu takich rzeczy się nie uczy? Czemu się uczy? Ja miałem w szkole, wrócę jeszcze do Kasi, do edukacji. Chciałbym ci powiedzieć, że na przykład ktoś neguje, że człowiek się zagłębia, załóżmy, w astrologię. Ale ja zawsze miałem takie poczucie, że jak brakuje tych puzli, tych układanek, a kiedyś w dawnych czasach była to taka wiedza królewska, to mogłem, przypuszczałem od dawien dawna, czułem to wewnętrznie, że coś tam jest takiego, co ma coś wspólnego z inną dziedziną wiedzy. I właśnie znalazłem coś takiego odnośnie tej naszej kultury Słowian, czy nawet tego pisma, prapisma, czy pisma runicznego, bo co się powiela w astrologii, to jest to zdanie, co w ziemi, to, co w niebie, to i na ziemi. Czyli te wszystkie energie trzeba interpretować, że jeśli masz lwa, to przeciwległego masz wodnika. Jeśli masz wodnika, to przeciwległa energia jest do lwa. I podobnie jest z tym czytaniem od przodu do tyłu, od tyłu do tyłu, albo znaczenia słów dar, rad, to mniej więcej jest to właśnie wspólna cecha i wszyscy to wtedy wykorzystywali. Dzisiaj tego nikt już nie zauważa, a to jest bardzo ważny element, który jakby pokazuje wspólną cechę, bo zauważ, że te święta w roku kalendarzowym, przepraszam, wrócę do tego, co ty mówiłeś o tych 28 dniach, że księżyc był nazywany miesiącem. To tutaj w astrologii wedyjskiej, w Wedach, masz 27 lub 28 nakszat. Ja mówię 27 lub 28, bo tam jest tych systemów kilkadziesiąt i jedni uznają 27 nakszat, czyli tych wycinków znaków, a jedni 28. Ale każda z nich odpowiada każdemu dniu w miesiącu, czyli możesz na to patrzeć jako na okres 12 miesięcy urodzeniowych, ale każdy miesiąc zawiera dzień, który jest jakby odpowiednikiem konstelacji księżycowej. Także to jest nierozerwalnie ze sobą związane, bo jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę, to nie będziemy umieli obliczyć tej precesji, tego ruchu, o którym też wspominałeś, co też jest bardzo, bardzo ważne. Bo jak ja sprawdzam osoby urodzone tam w 1500 roku, 1400 roku, to załóżmy 22 styczeń to już jest w ogóle inny znak, nie wodnik, tylko koziorożec. I to te przesunięcia ewidentnie też widać tutaj chociażby po cechach niektórych ludzi. Także
Tak. Ja optuję za tym właśnie, żeby każdy z nas, tak wspomniałeś, Czesław Białczyński, Artur Lak, ty, ja, ten twój projekt właśnie z tą Wedapedią, to jest super pomysł, powinien być wspierany, dlatego że Wikipedia, no to jest jakby narzucone odgórnie coś, co ma wprowadzać jakieś informacje, każdy może sobie tam coś wpisać, ale widzisz, były też ślady manipulacji tą Wikipedią, że tam po prostu odgórnie ktoś tam manipulował w tych treściach, żeby narzucić nam... Nie no, stary, stary, to jest tak, że wiesz, no, angielska, tam amerykańska Wikipedia w wersji angielskiej jest, powiem szczerze, bardzo przydatną bazą wiedzy. Nie jest akademicką, chociaż tam są linki, ale są czasem linki do zwykłych jakichś tam artykulików, wiesz, czy blogów, mhm. Czyli to, co w literaturze naukowej w ogóle jest ignorowane, nie? Natomiast polska redakcja, no to jest dramat. No sorry, że to muszę mówić publicznie, ale będę to mówił, bo dla mnie to jest skandal. Po prostu artykuły, które są dostępne w 15 innych wersjach językowych, nie ma ich. I celowo, bo ja na przykład ten artykuł o Arkaim, co mówiłem, od chyba 4 lat chcę przepchnąć, wepchnąć normalnie na siłę w takiej wersji z tymi samymi źródłami, co jest w wersji angielskiej. Oni mówią, no ale dla nas angielska wersja w Wikipedii to nie jest, jakiś tam redaktor uzasadnia, to nie jest baza źródłowa. Ja mówię, no ale przecież jest po polsku. Te same źródła, no właśnie. Z czym jest problem, nie? No bo to jest plagiat. Albo ktoś tam inny, albo to są prawa autorskie. Ja mówię, jakie prawa autorskie? Przecież tam jest licencja Creative Commons. Na tym to jest istota Wikipedii, że to można udostępniać, no tak. Tylko z zachowaniem tych samych praw do udostępniania dalej, czyli nie czerpać zysków z tego. Mhm. Zależy tam, czy to jest 3.0, 4.0, czy tam w takiej formie share R, no nie będę tutaj, to każdy to może sobie przeczytać. Co to za bzdury, no. Mają prikaz, jest paru redaktorów, oni są podzieleni po prostu algorytmami. Pewne tematy trafiają do poszczególnych tych redaktorów i cała słowiańszczyzna trafia tam do kilku tak naprawdę osób w polskiej wersji Wikipedii. I to jest wiadomo, bo te same nazwiska się tam pojawiają, czy tam kniki, pseudonimy, bo tak naprawdę nie wiesz, kto to jest. I nie wiesz, czy to jest, ktoś tam sobie coś może napisać, że on tam skończył coś tam, a nie ma żadnego potwierdzenia. Na tym to polega. Więc to jest po prostu niestety mafia. No, dla mnie to jest mafia po prostu, która przekazuje wiedzę, ale to jest wiedza wyselekcjonowana. To jest propaganda tak naprawdę. Bo to nie jest wiedza, tu się tyle mówi o tolerancji, o świadomości, ale jeżeli ktoś nam limituje wolność, a dostęp do wiedzy to jest jedno z niezbywalnych praw człowieka. Wiesz, o Słowianach też zależy, jak mówimy, bo społeczność słowiańska się też zmieniała. No, ta pierwotna społeczność to byli równi ludzie. No to jeszcze trwało w formie liberum veto. No przecież liberum veto to jest najwyższy stopień i najwyższa forma demokracji. Co ówczesna Europa się śmiała z tego. A dzisiaj to powinien być cel tych wszystkich ideowców. To jest najwyższa forma demokracji. Wszyscy ludzie muszą mieć to samo zdanie. To jest najwyższa forma demokracji, jaka może być. Nie 50% plus jeden, tylko wszyscy. Liberum veto. Jeden się nie zgadza, nie przechodzi. To jest absurd. Oczywiście wykorzystano to przeciwko nam, bo przekupowano. I ośmieszono po prostu tą ideę. Ale to jest, widzisz, to jest, myślę, że no nie wada, bo i tak uważam, że to jest szlachetność nasza, też nas wiele razy prowadziła na manowce, nie wiem, wygrał Sobieski pod Wiedniem i on szlachetnie poświęcił to zwycięstwo Bogu. Ale ten honor, a cesarz, to był tak. A cesarz później austriacki był jednym z zaborców z wdzięczności, Austria była jednym z zaborców, do tej pory nie stoi pomnik Sobieskiego w Wiedniu, bo się nie zgadzają. No czujesz, jaka to jest wdzięczność? Bardziej nas szanują Turcy, którzy dostali, rozgromieni byli w 30 minut husaria, 30 tysięcy husarzy przejechało się po 300 tysięcy Turkach, 10-krotnie większą armią, w pół godziny ich rozjechali. I bardziej nas szanują Turcy niż Austriacy. I nie ma pomnika. Ale to jest, prędzej będzie pomnik w Istambule niż w Wiedniu. I to jest to są te prawdy. Naiwność, jakaś ta dobroć, taka świadomość. Tak, to jest ten wedunizm, że nic nie chcesz w zamian.
tylko wychodzi się z założenia, że ludzie świadomi, jak mają wiedzę, to oni wiedzą, co mają robić. Wiedzą, jakie są zasady, że trzeba być dobrym dla innych, że trzeba być życzliwym, że trzeba szanować wolność. Tu się, jak ja czytam jakieś artykuły w tych mediach, czy jakieś artykuły nawet naukowe, że nie wiem, piastowie zbudowali swoją potęgę na handlu niewolnikami, no to mi się ręce opadają. Proszę mi podać jedno źródło. Jedno źródło, gdzie jest mowa, że piastowie handlowali niewolnikami. Historyczne, bo archeologicznie no, tego się nie da stwierdzić. Nie ma. Tak jak nie ma żadnego przekazu historycznego, że Słowianie w VI wieku przyszli ze wschodu, są wręcz przeciwne. Na przykład u Nestora, XI wiek, jest, że przyszli z nad Dunaju na wschód. Wiatycze, Radymicze przyszli z nad Dunaju. Mają nad Wisłę, a z nad Wisły na wschód, czyli w odwrotnym kierunku. Migracja, co teraz archeogenetyka to potwierdza, okazuje się, i to wszystko współgra. Ale narracja funkcjonuje taka, że nie. Bokosina, ideolog nazizmu, hitleryzmu, wymyślił, żeby uzasadnić prawa Niemców do ziem nad Wisłą, że gdzieś tam Słowianie to są prymitywy, które gdzieś tam siedzieli na bagnach pod Prypecią i przyszli, się rozmnażali. No. No, opuszczone oczywiście, bo nie dostali Bęcków, tylko na opuszczone ziemie przez Germanów. Więc ja mówię, nie mam nic do Niemców jako taki, bo jest mnóstwo światłych ludzi w historii teraz, ale narracja jest antysłowiańska. I to mnie boli, bo to jest niezgodne z moim poczuciem prawa do prawdy, wiesz? Naturalne. I my to mamy, szlachetność. Jak zdobywaliśmy Moskwę, to jak się buduje imperia? Powinniśmy po prostu wyciąć wszystkich mężczyzn i chłopców, dzieci, żeby nie mieli potomków, zgwałcić wszystkie kobiety, spalić wszystko i zbudować nasze. Ja rozmawiałem, jak byłem w Rosji w 88 roku na kolonii, w 89, no wtedy już mnie bardzo ta historia tak ciekawiła, oczywiście nie miałem jakiejś tam wiedzy specjalnej, ale tam taki Rosjanin czy Ukrainiec to był powiedział, że wy jak tu byliście... No, wy jak tu byliście, to trzeba było tu zostać i zagospodarować tym wszystkim i jakoś to był porządek z tym, a tutaj takie podbić, wrócić do siebie, zostawić i znowu był chaos, tak mi powiecie. Dlatego widzisz, no ta Wielka Lechia, jak jest analizowane, że no przecież to nie było imperium, no to nie. Teraz jak rozumiemy pewne definicje, to są słowa, my jesteśmy Słowianami, my lubimy się bawić, widzisz, definicjami, nawet pewne słowa mają wiele znaczeń. Wspomniałeś na przykład o tym czytaniu w SPAK, nie? Tak. Na odlew, to Piotr Czarkowski już robił to ponad 100 lat temu. Teraz Bartek tam Góralski na wideo wraca do tego, on troszkę nie fair się zachował, bo nie przyznawał się w pierwszych odcinkach, skąd czerpie tą wiedzę, nie podawał nawet nazwisk. Ja mu zwróciłem na to uwagę, mówię, Bartek, robisz dobrą robotę, ale podawaj źródła, sorry, bo to się należy szacunek tym ludziom, bo to się obróci przeciwko tobie. Jak wierzysz w obieg pozytywnej energii, to wróci do ciebie. Bierzesz normalnie czytanie na odlew, na SPAK Piotra Czarkowskiego i cytujesz normalnie go na wideo, to powiedz skąd to bierzesz, albo chociaż napisz w filmiku pod spodem, bo to jest nie fair wobec autora, nie? Ale mówiłeś o tym czytaniu na SPAK, czyli orientujesz. Na przykład zobacz Weda, nie? O czym rozmawiamy. Zobacz Ved, jak przeczytasz to w SPAK, to co masz? Dev. Dev, tak, czyli tak. To jest po hindusku to jest Bóg. Mówią tak samo, tak. Devowie to byli ci bogowie, dziw, to przeszło w dziw, bo po Polacy tak, stwarniali, tak. Że dodawaliśmy to dzy, nie? Weda, wiedza, dew, dziew, nie dziewa, czyli to była taka boginka. Ale dziewiątkę dev, nawet zobacz sobie, dziewiątka, dew, jako liczba, bardzo często określana. Tak, ale dew to generalnie to jest Bóg, zobacz, na przykład Bel. Masz lep, czyli łeb, czyli głowa. Ktoś bel, czyli Bóg jasności, czyli to jest głowa. Nawet czy tak przeczytasz, czy siak, nie? To jest to samo. To jest to samo. Czy weda, wiedza pochodzi od kogo? Od Boga. Tak jak nawet chrześcijanie to zaszczepili, bo to jest wtórna religia, więc to jest zaszczepiona naturalna religia od wielu innych z Sumeru, z Egiptu, od Słowian, z Greków. Więc po prostu to samo, lech, przeczytaj lech od tyłu, jest hel, tylko oczywiście to jest zdemonizowane, bo masz hel i teraz zrobiono hel, to jest piekło. Nie, to nie, Helenowie to nie byli piekielnicy i, tak, tak. i na,
też umieć odróżnić, co zostało też zdemonizowane. Wrócić do jakby właściwych znaczeń słów, bo nam właśnie specjalnie demonizują słowa, tak jak ze Słowian zrobili niewolników, jak z Wandalów, którzy zdobyli Rzym, zrobili teraz Wandali, czyli niszczycieli, samolot przyleciał, niszczycieli. Jak ze Słewów zrobili słabych, słabi. Wiesz, więc wszystko się demonizuje, to jest wojna na słowa. I specjaliści od chwili blistryki językowej, od czasów cesarstwa, papiestwa i do tej pory, i do całego tego rekonstrukcji tego prindu europejskiego, który tak naprawdę jest prasłowiańskim językiem i ja to udowadniam w każdym swoim tekście, przynajmniej próbuję, bo ktoś tam powie z naukowego punktu widzenia, to nie jest dowód, bo całe w ogóle językoznawstwo to nie jest dowodzenie, nie? Bo to jest duże pole spekulacji i trzeba to traktować jako formę uzupełniającą też, nie? Jak mamy inne źródła archeologiczne, czy historyczne, czy badania genetyczne, czy klimatologię, czy nauki społeczne, wiele rzeczy trzeba brać pod uwagę. Demografię na przykład, bo że no nie jest możliwe tak szybkie zasiedlenie, bo szacuje się, że to ile? Przyszło 30 tysięcy gdzieś tam z bagien prypeckich i nagle, nie wiem, w ciągu 5 wieków stwierdzono, że było 10 milionów. No nie ma takiej możliwości, nie? Nie ma takiej możliwości, żeby się tak szybko rozmnażać, nie? Nawet jakbyś miał po 12 dzieci, tak jak tu na Filipinach, moja menadżerka ma 8, nie? No to w Europie, no to nie jest możliwe. Ale już abstrahując od tego, czyli jeżeli jesteśmy świadomi, to bo musimy zacząć od siebie, nie? Myśl globalnie, działaj lokalnie, ale zacznijmy od siebie, nie? Czyli najpierw my musimy być pewni, czego chcemy, jaki mamy plan samorozwoju dla siebie, zadbać o rodzinę, o jakieś zaplecze finansowe, żeby to nas nie wytrącało po prostu. No bo jak masz niezapłacone rachunki, to nie możesz się skupić na działalności. No właśnie, się, czy... równowaga. Jak masz podłą żonę i ci otruwa życie, stary, jak masz toksycznych przyjaciół, o jakim samokształceniu możemy mówić, no, którzy cię nie motywują, tylko demotywują, podcinają ci skrzydła. Czyli najpierw trzeba zrobić porządek w sobie. Ja na przykład tutaj, jak ludzie mówią, ja przyjadę tam na Filipiny, tam jest raj. Przyjedź, człowieku, ale przyjedź, nie rzucaj wszystkiego, bo ja na przykład nie rzuciłem wszystkiego. Ja mam dom w Kielcach, wynajmuję go, co prawda, ale mam miesiąc wypowiedzenia, w każdej chwili go mogę wrócić. Mam zawieszoną firmę, w każdej chwili mogę wrócić, robić to co robiłem i pewnie wrócę, bo mnie ciągnie do kraju. Tu jest pięknie, zdrowo. Jak się coś tam zacznie poprawiać, że nie będzie mnie wytrącać, wiesz, bo ja jakbym był w kraju, to ja bym, no, nieładnie to zawsze, ale na kurwicy bym po prostu dostawał. Nie mogłem się skupić, bo no cały czas człowiek chodzi zerwisowany. I ja już nie oglądałem tych programów politycznych, tylko w telewizor. Ktoś mówi, wyrzuć telewizor, ja wyrzuciłem. Nie o to chodzi, żeby usunąć konto na Facebooku czy wyrzucić telewizor. Wszystko jest potrzebne. Jak w inteligentny sposób niszczyć system, no, można tak powiedzieć, nie używając wulgaryzmu. Trzeba korzystać z tych samych narzędzi, bo jak będziesz działał gdzieś tam obok czy coś, to będzie niszowe, nie przebije się, ale nic nie zmienisz. Musisz w środku, w środku. Właśnie YouTube, ktoś robi YouTube'a, tylko że wiesz, no, te konta na YouTubie, no, z całym szacunkiem do tego, co robisz, no ale ja na przykład, jak dawałem linki gdzieś tam czasem internetowe, 80% tego nie działa. Po kilku latach nie ma stron, nie ma blogerów, albo to jest poblokowane, albo sam ostatnio miałem z Wikipedią problem. Byłem na wakacjach, wyskoczył termin zapłaty i człowieku przez pomyłkę, bo miałem 3 serwery, zapłaciłem za 2, bo z jednego chciałem zrezygnować, a przez pomyłkę okazało się, że to jest ten, co Wikipedia. I musiałem całą stronę od nowa robić, wszystkie skrypty, zajęło mi to miesiąc czasu, a przez to miesiąc czasu mógłbym napisać jakiś porządny rozdział książki, nie? Więc to już moja wina, ale to mnie uczy tego, że no jednak media internetowe dają ci zasięg, a nie dają trwałości. Dlatego książki. Te książki, to co mówiłem o bibliotekach, jak mi tu spalą, tak jak Wolańskiemu czy temu Długoszowi książki, to one gdzieś tam przetrwają. Przecież Długosza
po tym całym Zygmuncie III Wazie, co zdemolował kraj i kazał właśnie spalić książki Długosza, to zachowała się gdzieś tam w Niemczech jakaś książka, bo on cały nakład. I wszystkie jeszcze dzieła kazał spalić, które się odwołują do Długosza. Wiesz na przykład na Wikipedii, że jest Wedapedia jest od razu z marszu wpisana na czarną listę, że nie można podawać w artykułach na Wikipedii Wedapedii jako źródła. Od razu z marszu. Więc o czym my mówimy? No, czyli tu chodzi, idea jest propagowanie wiedzy, a tak naprawdę idea jest propagowanie wiedzy, ale tylko naszej, w naszej wersji. Naszej formie, no, taką tak, jak my chcemy. Tak. Wszystkie inne niepożądane źródła, które gdzieś tam dyskutują, są na czarną listę. Więc nawet technicznie, jakby ktoś chciał podać link do artykułu o Arkaim, który możesz przeczytać, to taki artykuł jest pełno. Na Wedapedii, to na Wikipedii się nie ukaże, bo nie pójdzie to, a automat to wyrzuci. Więc to jest system. To jest system. Trzeba, no wiesz, no ktoś tam tworzy, no to wiesz, nie korzystajmy z Facebooka, nie korzystajmy z YouTube'a, bo blokują, nam blokują. No niestety, no trzeba nauczyć się żyć w tym świecie. Taka jest moja opinia. Trzeba tworzyć swoje, oczywiście. To przyjdzie z czasem, to przyjdzie z czasem. No. Nie? Ale trzeba też korzystać. No czasem, nie powiem nieładnie, przemycać pewne rzeczy między słowami, ale też nauczyć ludzi, żeby to umieli odczytywać. Ja sobie czasem jaja robię na Facebooku, na przykład, nie wiem, tam przypomniał mi się jakiś tam post sprzed 6 lat niedawno. Chciałem założyć grupę Polacy, którym lata Kołowacka to, co mówią politycy, nie? No i mi nie przepuścili tego. Chyba słowo Wacek im się nie podobało. No i się pytam, nie? No doradźcie mi, jak założyć taką grupę, jak ona powinna się nazywać, żeby zachować ducha i ideę projektu. Nie? No to Polacy, którzy są nie są obojętni, o, na przykład. No ale no to nie brzmi, no taka grupa nie będzie miała jakiegoś... Trzeba użyć inteligencji właśnie, to tak, w tym... Trzeba, trochę widzisz, czasem coś tam przemycić, może... Tak, coś powiedzieć, tak jak Piotr Czarkowski i tamten Bartek Nieszczęsny to przywraca, ale no i tak robi dobrą robotę. I każdy z nas, nie kłóćmy się, już teraz jak wedą, wiesz, w tej brodzi w okularach, tak sobie pozwolę, bo to jest nasza wada, wiesz, to już nawet tam żydowscy czy arabscy kronikarze pisali, że to jest potężny naród, tylko jest bardzo dużo plemion i są skłóceni. Jakby nie byli skłóceni, to by ich nikt nie podbił. I to są dyrektywy przecież i Bismarka, i carycy Katarzyny wcześniejszej. Ich się nie da pokonać. Ich się nie da pokonać. Ale jedyną metodą jest to, ich trzeba podpuścić jeden na drugiego. Sami sobie skoczą. No właśnie. Sztuczne elity stworzyć. To my jesteśmy niestety tacy gorącej krwi, wiesz, i szlachtek, słowo i w ogóle czasem nie ma tego zrozumienia niestety. Nie otwieramy się, nie słuchamy. Nie słuchamy, kto coś ma do powiedzenia, nie? Tak. Ja też mam niestety tendencję, widzisz, do zagadywania, nie? Ale poprosiłeś mnie, więc się ucieszyłem. Rozpisuje się to w książkach. Fajnie, że są czytelnicy, którzy to czytają. I powiem ci szczerze, tak jak i powtórzę, czasem trzeba też powtarzać po 3-4 razy, bo nam codziennie nam powtarzają wiele negatywnych rzeczy w mediach i to się odkłada, bo to jest kodowanie, nie? Kodowanie do podświadomości. Tak mówi, że jak 1000 razy jak nawet 1000 razy powtórzysz kłamstwo, to ono i tak jest kłamstwem, nie jest prawdą. Tylko, że nawmawiają, że to jest prawda i tak, przez to 1000 razy kodowania, a wiele ludzi w to wierzy. Ale to jest cały czas kłamstwo. Powiem ci, że u nas brakuje tej równowagi. W ogóle w całej astrologii tam kluczem do wszystkiego jest równowaga. Jeśli masz doświadczać duchowości czy antymaterii, to też nie możesz zapomnieć, że jak pójdziesz pod most, niczego więcej dłużej nie doświadczysz, bo zginiesz z głodu czy zimna, prawda, w zimie. Musi być równowaga, kiedy możesz sobie pozwolić na coś, też na swoje tutaj zasoby. Także ten podział, on nawet wynika z takich, ja nawet tłumaczyłem kiedyś, że my żyjemy w epoce, kiedy mamy dużo teorii, badamy to, żeby uzbroić się w tą cierpliwość, a tu widzę, że już się takie wojny tworzą, że ktoś, kiedyś mi tam też zarzucili, że ja często powtarzam o tej haplogrupie R1A, a to jest jakby taki rasizm, że jakby to była najlepsza haplogrupa, ale z drugiej strony, czym ja się mam posługiwać, kiedy to mi w ogóle nie chodzi o to, że ja gloryfikuję R1A1,
ale jeśli akademicy twierdzą, że nie ma dowodów, to czemu ja mam o tym nie mówić, prawda? Czyli znowu mu się knebluje usta i zakłada z góry, że to jest jakby gloryfikacja tej haplogrupy przypisanej do Słowian. No ja robiłem badania genetyczne, no i tak to wyszło, no i mam tą haplogrupę L260 tych zachodnich Słowian. No i tym się posługuje po prostu, bo to jest jakiś argument, prawda? Jeszcze jak nauka potrafi skazańca skazać na podstawie badań DNA na dożywocie, no to też tutaj używam tego argumentu. I to są takie właśnie wojenki tworzone, że nie mówi się tak, tylko się mówi tak. Ziemia jest płaska. Jak już powiesz teraz o Koperniku, to zobaczysz wpisy, że po prostu się z tobą nie zgodzą, ale sami jakby z drugiej strony mają za mało, mają część argumentów, część mają niesprawdzonych. Słuchaj, no musimy być takimi rycerzami Jedi po jasnej stronie mocy. No tak to działa, bo akurat u Słowian nie było takiego podziału, wiesz, stricte na dobro i zło, jakie jest, nie wiem, w chrześcijaństwie, czy zoroarianizmie było tak samo, że no dobro i zło walczy ze sobą, Bóg dobry i zły. Nie, ci starożytni bogowie, naturalni bogowie, to nie są dobrzy czy źli, bo no zobacz, no słońce, czy ono jest dobre, czy złe? No dla kogoś jest dobre, nie? Jak czekamy na nie po zimie, jest dobre, bo nam przynosi ciepło, budzi się przyroda, jest dobre. Ale na pustyni jest złe, bo cię zabija. No tak. I zobacz, na przykład te pustynne ludy na przykład gloryfikują księżyc, czyli noc. No tak. Bo jest chłód, bo jest chłód, jest ciemność. Odpoczynek od słońca mordercy. Czy rozumiesz, to jest kwestia gdzie, kto, co i jak. Jak no, będziemy w niewłaściwych kategoriach pewne pojęcia analizować, bo to się nazywa pryzmatowanie w psychologii. Odbieramy świat przez pryzmat własnego ja, własnych doświadczeń, nie? A jak jeździsz po świecie, na przykład tak jak ja, no nie chcę się chwalić, ale każdemu to zalecam, bo łapiesz dystans i rozumiesz pewne rzeczy, otwierają się oczy, nie? Tak jak z tym słoikiem ci mówiłem, no widzisz, co jest nie tylko w słoju, ale poza słojem, nie? I rozumiesz to, jak inni ludzie postrzegają świat, że nie dla każdego to słońce jest dobrym bogiem. Tak samo, nie w tych kategoriach rozmawiamy, tylko jest to naturalne, tak jak ta filozofia wschodu, yin-yang, przeciwieństwa, które się uzupełniają. Czyli no jest właśnie prawa, lewa strona, jest dzień, jest i noc, ale to wszystko jest potrzebne. Jest potrzebna noc, żeby zima, żeby przyroda mogła odpocząć. I tak samo szanowano, tam są relacje Tietmara, Adama Saksogramatyka, jak Słowianie to są demony, bo oni składali ofiary i przepijali do jasnego i do ciemnego Boga, do Cernoboga i do Belboga. Nie mogli tego zrozumieć chrześcijanie i dlatego no to niezrozumienie, niewiedza, to jest podstawa nietolerancji. Nie mogli zrozumieć, że jak Słowianie mogą czcić czarnego Boga, czyli diabła oczywiście zrobiono, bo z Cernoboga. Cernobog to jest Bóg właśnie odpowiadający za tą ciemniejszą stronę mocy. Ja w runach słowiańskich, czy wierzę Słowian, to bardzo czytelnie naświetlałem, że to jest yin-yang, nawet dałem tam symbol yin-yang, że to jest przesycona filozofia wschodu tym praariosłowiańszczyzną. Dla mnie to jest wendyzm tak naprawdę, bo Ariowie powstali później, bo badania archogenetyczne, na które sam się powołujesz, potwierdzają, że skoro tutaj jest zasiedzenie na 10 tysięcy lat, czy nawet 7 tysięcy lat, bo tam gdzieś na Bałkanach się ukształtował ten etnos słowiański, czyli zmieszały się te haplogrupy I2, czyli staroeuropejska, tych tak zwanych rdzennych Europejczyków z R1A, którzy przyszli najprawdopodobniej z Anatolii, nie ze stepów, tylko z Anatolii, czyli właśnie to są Wenetowie, bo oni przecież przyszli z Paflagonii przez Anatolię na Adriatyk. Wszystko pasuje. Teraz zobacz, te wszystkie nauki, to multidyscyplinarne podejście, nagle się to wszystko zazębia, nie wyklucza. A dawniej nam to przedstawiano, że to się wyklucza. Poza tym no było tak jak ten kuń. Historyk, tylko to, co napisane. Archeolog wykopał
i brał dogmaty od historyków, czyli na przykład ja nazywam to syndrom srebrnej łyżeczki. No, kwintesencja, dlaczego jestem krytykiem akademizmu, takiego wstecznictwa niestety, bo oczywiście badania naukowe, fizyce, chemii są progresją dla ludzkości, ale w dziedzinach takich humanistycznych, gdzie jest jak historia, czy nawet archeologia, czy językoznawstwo, gdzie jest duże pole do spekulacji, musimy być bardzo ostrożni, bo to wykorzystywano przeciwko nam i promowano niewiedzę. Promowano jakieś cząstki, wyrywki po prostu tej wiedzy. To nie była historia, tylko to była polityka historyczna. Na własny użytek niestety teraz to tak samo jest, nie wiem, nawet w Polsce przecież jak kolejny rząd obejmuje władzę, to zmieniają programy nauczania, zmieniają podręczniki. Tak było, jest i będzie, nie? Tylko my musimy nauczyć się to filtrować. I to jest dzisiaj, widzisz, w dobie mediów elektronicznych, internetu, to uważam, nawet to pisałem chyba jeszcze w Rodowodzie Słowian w 2017 roku, że to jest dzisiaj współczesna kompetencja, umiejętność człowieka, umiejętność nawet nie znalezienia wiedzy, bo wiedza jest, tylko umiejętność znalezienia prawdy. Mi się prawdy, bardzo... Wyfiltrowania tej prawdy z tych wszystkich informacji. No jak masz tysiące blogów, jak pisujesz hasło, nie wiem, Weda, to ci wyskoczy, nie wiem, 2 miliony stron, nie? No i teraz nie jesteś w stanie tego przeczytać. I nagle to, co na przykład u Słowian, Weda i Wera, to było praktycznie to samo. Dlaczego? Dlatego, że wierzyłeś w to, co wiesz. A dzisiaj jest taka sytuacja, że to idzie obok. Albo wiedza, czyli nauka, czyli możesz eksperymentalnie potwierdzić, a nie wszystko się da i nauka jest bezsilna w wielu dziedzinach, albo wiara i musimy dawać na wiarę. I teraz znowuż dochodzi nam ta globalizacja, internet i masa informacji. To jest bomba informacyjna przecież. I jak tu się znaleźć w tym wszystkim? Jak to wyfiltrować? I nagle taki człowiek jak ty, czy taki jak ja, jesteśmy tymi wedunami, no, to się może śmiać, bo to nie jest, wiesz, jakaś tam łaskotanie próżności, tylko no to jest to, co nas jakoś motywuje do działania, bo robimy to bezinteresownie, nie? Przekazujemy pewną wiedzę, swoje przemyślenia, nie na zasadzie, że to jest prawda objawiona i tak musi być. Ja na przykład tak nie do tego pochodzę. Ja z wielu rzeczy na przykład się też wycofałem albo zmieniłem, zdobyłem trochę więcej wiedzy, I to zweryfikowałem i to jest normalne. Wiem, że nic nie wiem. Przecież tak, powiedział, ale to oczywiście to trzeba im być... Im więcej wiemy, tym sobie zdajemy sprawę, jak wiele jeszcze musimy się dowiedzieć. Tak, ale tak. O to chodzi, żeby wejść na tą ścieżkę, żeby widzieć tak, jak zajmuje się tą astrologią, żeby... Ja dla mnie, powiem ci szczerze, astrologia powinna być w szkole podstawowej. Podstawowej. Astronomia, powiedzmy. Astronomia z elementami astrologii. O, może tak. Tak. By było, widzisz, łatwiej. To już by było na przykład, bo jak będziemy na przykład lobbować czy krzyczeć astrologia do szkół, no to o, jacyś nawiedzeni. Ale astronomia jest nauką. A dzięki temu można przemycić, widzisz, astrologię. Właśnie. Czyli astronomia, czyli najpierw podstawowa wiedza o niebie, gwiazdach, ruchu planet, wpływie na Ziemię i przemycasz tam, bo przecież astrologia powstała na bazie obserwacji astronomicznych. Tak, tak, to są powiązane ze sobą. Tak samo dokładnie. Tutaj, żeby zrozumieć, no właśnie, właśnie, tutaj mamy jeszcze atrybuty tych wszystkich cech, nawet miesięcy w roku i zauważę tych świąt słowiańskich. Do dzisiaj te walentynki słowiańskie w czerwcu, święto Kupały, nazywane, czasami się ludzie burzą, żeby nie z zachodniego, wiesz, nie brać z zachodniego świata te walentynki, prawda? Ale jak się tak zagłębisz bardziej, to nie jest zachodnie amerykańskie święto, tylko to jeszcze jest powiązane z Celtami, jak ze Scytami, dokładnie. Dlatego że wszystko, dokładnie. Wszystko z tym rokiem, tutaj z tym czasem tej ciemności, 31 październik, 1 listopad, nieprzypadkowo jest ten sam okres, kiedy kończy się natężenie światła, zaczyna się noc skorpiona, czy tego, wiesz, okresu trupich czaszek, kiedy jest symbolizowana, no jak inaczej przedstawić tą śmierć, czy właśnie ze skorpionem, z tym listopadem, prawda, czyli oni nie, że się bali, czy demonizowali, że to jest złe, tylko wierzyli, że musi być spokój i zaczyna się ta noc, zima, która jest tam marą, która oczywiście jest mrozi i usypia,
daje taki okres spokoju, ciąży, można powiedzieć, później przychodzi ta wiosna i narodziny tego nowego roku. I wszyscy Słowianie wtedy jakby wiedzieli, że to jest pewien cykl naturalny, zgodny z przyrodą, chcieli żyć zgodnie z tymi cyklami. I zawsze ten nowy rok był umiejscowiany wtedy, kiedy to życie budziło się, te rośliny, przyroda się budziła, i wtedy był zawsze nowy rok, który dzisiaj oczywiście przez Cesarstwo Rzymskie został zmieniony na 1 styczeń, który nie ma się nijak praktycznie do nowego roku w większości kultur chyba świata. I no, po prostu został sztucznie stworzony. Dzisiaj w nazwach miesięcy zostały ten september, czyli ta siódemka września, a to się nie zgadza, licząc to od stycznia, prawda? Czyli w nazwach oktober, november, newa, dziewiątka, tutaj deka, czyli december, 10 i koniec. 10 jest ostatnim i brakuje Nie, dwóch no miesięcy. to wynika z tego, że po prostu Rzymianie poszli do Galii i oni nie zdążyli stamtąd docierać na nowy rok, na raporty, dlatego to pozmieniali. Ale to są szczegóły. Słuchaj, tu jest bardzo, wiesz, co jest ważne? Bardzo ważne jest, ja to jeszcze raz podkreślę, cezura czasowa. O czym my mówimy, wiesz, o Słowianach, kiedy, jaki wiek, jaki okres, czy to prehistoria, czy to jest No tak. średniowiecze, czy współcześni Słowianie? Bo ja na przykład jak nadaję nie wiem, tytuł książce, teraz szykuję książkę o kulturze Słowian. No i co, teraz kultura Słowian, no to ktoś pomyśli, no to Słowianie, no to Rosjanie, Ukraińcy, tutaj jaka jest kultura, no, tańce jakieś tam ludowe, wiesz, no współcześnie mogą to traktować. Więc no to trzeba by dodać kultura na przykład dawnych Słowian, czy pierwszych Słowian, czy prasłowian, czy presłowian, bo te akademicy z Poznania na przykład i z Krakowa się nawet kłócą o takie pierdoły, czy należy używać słowa prehistoria, czy prahistoria. No, nie o to chodzi, tak jak z tymi Słowianie. Ale to jest istotne, wiesz, o czym rozmawiamy, bo na przykład tak używamy Słowianie i ktoś tam od razu się nie będzie zgadzał, bo mówi, jak to Słowianie, to przecież wcale. Bo zobacz, na przykład z tymi miesiącami, to jeżeli powiedzmy ponad połowa Europy, a był taki okres, że nawet 2/3 Europy to była słowiańszczyzna, czy Wandalia, czy Sławia, czy jak to nazwiemy. No to chyba jest inny klimat na Bałkanach, a inny jest w Polsce, kochane. No Więc tak. no jak mogą być te same miesiące i te same na przykład ci sami bogowie przypisani na przykład miesiącom czy jakimś pewnym, jeżeli na przykład u nas w lutym jeszcze była sroga zima, idzie luty, szykuj buty, a gdzieś tam powiedzmy na południu nad Adriatykiem, no to już było ciepełko. Czy na Wyspach Greckich, które też przecież na Peloponezie byli Słowianie, no to tam śniegu nie widzieli. No Więc wiesz, no tak. to, a też to byli Słowianie, więc no nie, wiesz, no czym są, teraz trzeba się zapytać, czym są bogowie, czym jest ta wiedza? Bo bogowie, no to jest element po prostu obserwacji świata. To są nazwane siły przyrody, spersonifikowane. No takie jest moje podejście. Tu rodzimowiercy mnie by tam, nie wiem, spalili w świętym ogniu, bo ja jestem akurat rogaty i dla rodzimowierców, i dla katolików, i dla wszystkich tak naprawdę. Ale właśnie to jest ten problem, że jak ktoś się mnie pyta, o, czy jesteś za PO, czy za PiS-em, a ja mówię, ja jestem za Polską. Jak to? No to, ale to zdecyduj się. Ale ja nie muszę się decydować, jestem za Polską, jestem To są te urodzonym podziały Słowakiem. takie, no. To jest mój rodowy patriotyzm, którego się nie wyzbędę, bo się już urodziłem Polakiem i się nie wyzbędę i się tego nie wyprę i nigdy się tego nie wstydziłem i nie będę się wstydził. Nawet czy jestem na Filipinach, to tu każdemu mówię i oni to szanują. To mi się podoba w Filipińczykach, że na przykład szanują bardziej takich ludzi, bo tu przyjeżdża dużo cudzoziemców i też mówi, że o, tam ta Polska czy coś tam. A ci Filipińczycy, oni są bardzo patriotami. Na otwarcie galerii hymn się śpiewa, stoją, zaśpiewają hymn, dopiero wchodzą do galerii. U nas tego nie ma, wyśmialiby ich. A tutaj, wiesz, jest patriotyzm. I oni, jak ja mówię, że ja jestem patriotą, kocham swój kraj, tyle tylko, że no miałem problemy zdrowotne, no klimat, zimno. Trochę chcemy tak potraktować te Filipiny jak sanatorium, macie tu lepsze jedzenie, no słoneczko, no woda czysta i tak dalej. A no to szacun. Nie? Czy nie jest tak, że tu wiesz, gdzieś jedziesz i się wstydzisz, wiesz, plujesz na swój kraj? No, w życiu tego bym nie zrobił i nie szanuję też takich ludzi. Jaki by nie był,
No to też moja matka mnie nauczyła, że najgorszy ten ptak, to który we własne gniazdo sra. Ładnie mówiąc, no, ale taka no, jest tak. prawda. To są te frazesy, nie? Dlatego no, róbmy coś, żeby to nasze gniezno było czyste. Nie? Żebyśmy o nie dbali. I powiem ci na przykład tutaj, to już tak jeszcze w nawiązaniu do Filipin, że tą działkę, którą teraz mam, nazwałem ją Arkadia, tak z grecka, chociaż jakby tam pogrzebał, szykuję taką książkę właśnie o takich, mam kontakt zresztą tam z Felice Vinci, to jest taki Włoch, który prowadzi taki projekt Wenecjanie szukają swoich słowiańskich korzeni, wiesz, Włosi. Włosi już no. mają kryzys tożsamości i to Włosy, naukowcy, uczeni, bo to nie jest jakiś tam, wiesz, nawiedzony jakiś gościu nie wiadomo skąd, to są naukowcy uczeni. Oczywiście oni są ignorowani przez środowisko, też we Włoszech czy jakieś światowe, ale mają, robią swoje. I Felice Vinci wydał taką książkę, Bałtycka Odyseja. I powiem ci jeszcze, nie, Piero Favero ma ten projekt o weneckich korzeniach, a Felice Vinci wydał o Bałtycka Odyseja i on twierdzi, że wszystkie mity greckie na podstawie szczegółowej analizy odległości i tak dalej, wszystko pasuje do Bałtyku. Wszystko pasuje. Wracamy teraz do tego Lech i Hel. Hel, bo Helenowie, przecież mamy Helsinki, mamy tak. Hel u nas. Mamy wiele nazw opartych, ale to nie są tylko nazwy. To jest opis klimatu, na przykład Odysseusz, śnieg na przykład, grad, opisy są. No, no nie ma takich zjawisk i nie było w tych czasach Homera, nie było takich zjawisk na Morzu Śródziemnym. Na Bałtyku było. Ale to są jeszcze niemieccy autorzy, którzy twierdzą, umiejscawiają na Bałtyku to centrum starożytnej cywilizacji. I Odyseusz, tam był ten mit o Odyseuszu i tam licząc te kręgi, dziewiąty krąg, za dziewiątym kręgiem to gdzieś to wypada właśnie na też. Są niemieccy autorzy. Tak, są oczywiście, no ale to nie będziemy to teraz tego relacjonować, tylko zobacz, i nagle zobacz, gościa traktują jako w ogóle odlecianego. Jest. Możemy... Skończę ten wątek, bo widzę, że się wróciliśmy. Skończę ten wątek, bo i nagle ci wyskakuje bitwa pod Dołężą, którą w Science nazywają Pomorską Troją. Pani duńska naukowiec tak sobie nazwała, pewnie dla rozgłosu, no ale no mniej więcej na podstawie pewnych datowań już pierwszego materiału właśnie archeogenetycznego, bo to pani archeogenetyk. I tak sobie nazwała Pomorską Troją i w 2016 rok, o ile dobrze pamiętam, ukazuje się artykuł w Science na temat badań genetycznych szkieletów tam znalezionych i okazuje się, że co pani archeolog mówi, archeogenetyk. Mówi, że materiał genetyczny jest podobny do współczesnych Polaków, Skandynawów i ludów z południa gdzieś, no nie może zidentyfikować. I nagle no, wyśmiewają to. Ja pojechałem tam, wiesz, rozmawiałem z Ditlefem Jansenem, z doktorem Ditlefem Jansenem, bo ja jestem akurat takim autorem, że nie siedzę w kapciach za biurkiem, tylko jeżdżę. I widziałem te czaszki, to wszystko, całe to pole. I wiesz, co mi facet powiedział? Niemiec, przyzwoitych gościu. Niemiecki archeolog dr Ditlef Jansen mówi, że jestem pierwszym człowiekiem z Polski, który tu od 15 lat, odkąd są wykopaliska, który tu przyjechał. 80 kilometrów od Szczecina. 80 kilometrów, no nie jest na drugim końcu świata, na Filipinach, czy nie. 80 kilometrów od Szczecina to jest. Pierwszym Polakiem byłem po 15 latach, zdaję sobie sprawę, jak ja pisałem gdzieś tam, bo teraz już mi się nie chce, gdzieś na jakichś tam grupach archeo czy historycznych o tym, to archeolodzy mówią, ja nie słyszałem o tym. No to ja mówię, no nie słyszałeś, stary, 4 lata temu artykuł w Science się ukazał, daj mi linka. Nie słyszeli. No czego ich uczą na tych uczelniach? Nic nie wiedzą, nie ma samokształcenia, nic. Z żółtych kartek pana profesora Pasterskiego od 30 lat. I nagle się okazuje, że pani archeogenetyk z Kopenhagi
Może się okazać, że tak prześmiewczo trochę, trochę prowokacyjnie, trochę dla rozgłosu użyła tej pomorskiej Troi, a nagle może się okazać, że Troja była tam. W Wolinie czczono Trojana. Troj to jak się nazywał Priam? Co to znaczy w ogóle Priam w rosyjskim? No trzeba też języki trochę znać. Priamy, czyli prosty człowiek, dumny, poczciwy. Jak, przecież Homer, no nie znamy w ogóle źródeł, tak jak chrześcijanie Biblii nie znają. Jaki był jego przydomek Priama? Podarok. No Homera to jest. No chyba, że trafisz jakieś tłumaczenie, gdzie to usunęli, bo to też jest istotne, że w pewnych tłumaczeniach usuwają pewne rzeczy, używają niewłaściwych słów. Podarok. Podarek był podarunkiem. Jak ktoś Wiedźmina oglądał, to tam jest właśnie prawo niespodzianki. Coś takiego. Może był właśnie takim prawem niespodzianki. Nie? Podarowanym. W zamian za wszystko. No to, co wracasz do domu, będzie moje. I on nie wie, że na przykład żona mówi, wiesz, jestem w ciąży. O! I nagle okazuje się, że to dziecko musi być poświęcone Wiedźminom, czyli ludziom, co mają wiedzę. Wiedźminowie to byli szamani, nie? Wedunowie. I nagle się może okazać, że zobacz, historycy rozkładają ręce, nikt nie pisał o żadnej bitwie pod Dołężą, ale o Troi pisał. I nagle się może okazać, że Homer pisał o bitwie pod Dołężą. Bo kto odkrył Troję tą w Anatolii? Szliman jakiś tam, w ogóle nie naukowiec, nie archeolog, przecież wyśmiewali go, że to jest jakiś fantasta. Nie jesteśmy pewni, czy to Troja to jest. A takich Troi to było pełno. Tak jak Aleksander zakładał Aleksandrię. A może ta opisana przez Homera, zresztą zobacz, no to już wiedza, ta Macimowa się tu naukłania, Szukalskiego. Homer to jest skrót od Chocimir. Popularne imię. No bo nikt ci nie wytłumaczy z greckiego, czy nie wiem, z jakiego, no, z angielskiego, może z niemieckiego. No niemieccy filolodzy by wyprowadzili to z niemieckiego. Greckie imię Homer. Ale powiem ci, że na tych wyspach brytyjskich... Chodźmir, no my używaliśmy skrótów, tak jak używamy do dzisiaj, no skraca się po prostu. Tak jak waszmość, nie, szlacheckie, no to jest wasza miłość, nie? Tak, więc tak. Się mówi wasz, bo to wasz mość, no co to mość znaczy? Wasza miłość. Używa się skrótów i taki Homer, to Chocimir i tak dalej. No, my Słowianie bawimy się słowami. To są zabawy słowne, troszkę takie, wiesz, na inteligencję, domyślnie, troszkę tabuizacja to jest, czyli na przykład imiona bogów, na przykład o Swarogu, jakbyś moją książkę o runach przeczytał, czy o wieży Słowian, no to na przykład przydomek on to jest określenie Swaroga. Nie używano imion, wiesz, to tak jak Jahwe, też no, to kara groziła, to był grzech używać imienia. Tak samo było w Słowiańszczyźnie. Nie używa imienia Pana Boga Twego na Lareno. To jest oczywiście chrześcijańskie jakieś tam przykazanie, ale to wszystko to jest zaszczepione, to jest adaptacja, akulturacja po prostu religijna. Ona, dew, było pełno przydomków, na przykład... Do tych bogów słowiańskich też musimy troszkę podchodzić, także robi się multiplikację. Wiesz, ja w książce Bogowie Słowian to tam ponad 200 wyliczyłem ze znanych mi źródeł imion bogów, a na przykład jakiś tam Tęczyński, no to nie, no nie wiem, on odróżniał na przykład Marę, Marzę, Marzanę i Morenę jako oddzielne bóstwo. No nie wiem, to jest ten sam. To jest ten sam. Ja bym nawet powiedział więcej, że Mara i Dziewanna, Marzanna i Dziewanna, to jest ta sama bogini Matka Ziemia, tylko ona jest w innej sukni. Ta jest w sukni zimowej, a ta jest w sukni letniej. No właśnie. Bo ona nie umiera. Tak ona nie umiera przecież. Mimo, że tylko jest tam coś transformacja. Takiego, no właśnie. To... Tak samo jest w astrologii. Pali tą marzannę, nie, tą zimę pali, tak symbolicznie, ale to jest ta sama bogini Matka Ziemia. No tak ona masz, zakłada legend święta. No, tak samo ta Trójca Święta, bardzo często opisana jako solarny symbol Słońca, czy Boga Słońca i jego wędrówka, czyli od znaku barana zaczyna jakby nowy rok, tutaj życiowa energia, idzie w górę na godzinie 12, góruje w znaku lwa, a cały czas to samo Słońce, tylko w innej formie, a potem zachodzi w znaku Strzelca, czyli staje się takie bardzo duchowe, to jest właśnie ta dewa, z dziewiątką związane. I to jest zachodzące Słońce już, które rządzi znakiem Strzelca, z Jowisz tutaj,
I ono też jest inna forma tego słońca, czyli cały czas jest jedno w trzech różnych osobach, prawda? Także i to było bardzo nagminne. Wiesz, no z punktu widzenia religii takiej naturalnej, ja ją nazywam wiarą, nie? Bo żeby nie wchodzić w te dyskusje, bo dla mnie religia to jest system niestety kontroli ludzi, a wiara to jest naturalna po prostu jakaś wartość oparta na wiedzy, informacjach, nie? I moralności oczywiście. Więc wiesz, no to jest prosty podział. Nie każdy musi się ze mną zgadzać. Dla mnie to jest prosty podział. Większość religii naturalnych jest taka sama. I tam nie musiał nawet przychodzić taki wedon. Tą podstawę ludzie potrafią sami zaobserwować, bo widzą codziennie słońce, widzą księżyc, widzą Matkę Ziemię, która daje mi jeść. I to były trzy podstawowe bóstwa i to była trójca. Słońce, księżyc, ziemia. I tyle. I w różnych kulturach tylko po prostu nadawano im inne imiona, przymioty, multiplikowano wiosenne słońce. Jarowin na przykład był wiosennym, młodym bogiem, jurnym, dlatego jurny. Zobacz, macie mowa, no nasi lingwiści są zakute łby totalne, które nie rozumieją słów po prostu. Zajmują się słowami, są Słowianami, nie rozumieją słów. No zobacz, jury na przykład, co to znaczy? Jury. Francuskie, no to jest jury, sędzia, bo młody Bóg był sędzią. Każdy, nie wiem, pierwszy książę był szamanem i był władcą. Przez to, że miał tą wiedzę, go czczono, więc, ale też go wybierano na czas wojny takiego księcia, bo tak to byli wszyscy równi, bo był wiec. Ale no, to był taki, wiesz, no wedun był naturalnym liderem, no, nazwijmy tak, nie? Nie był takim imperatorem, broń Boże, czy coś, tylko był liderem, bo miał wiedzę, miał szacunek, nie? Tak jak w tych plemionach, ja byłem, nie wiem, tak jak Bronisław Malinowski, bardzo szanuję jego metodę etnograficzną, pojechał do tych plemion i tam siedział z nimi 7 lat u papuasów. Ja tam byłem codziennie też na Papui w innym plemieniu. Jest 800 dialektów i wyobraź sobie, jak ja lubię się uczyć języku, znam sporo, dużo znam języków różnych, nie wszystkie dobrze, ale tak w formie kontaktowej. Nawet na tej Papui, czy tu na Filipinach, idziesz do jednego plemienia, uczę się pewnych słów, jutro jestem w innej wiosce, używam tych słów, oni nie rozumieją. Nie rozumieją. Te słowiańskie języki sąsiednie były podobne, nie był prajęzyk słowiański, i podobne. A ta normalnie to mnie zaskakuje, nie rozumieją. I ktoś nie. A wyobraź sobie, oni się nie rozumieją, ale mają pismo. Pismo pierwotne, żyją normalnie jak ludojady. Niedawno jeszcze jedli ludzi tam na Papui przecież, przed tymi misjonarzami brytyjskimi, bo tam trafili brytyjscy misjonarze. Co zasługa dla nich, bo jakoś oduczali się zjadania się nawzajem. Nie? Dopiero jedli siebie nawzajem, ale w czasach, kiedy byli kanibalami, mieli pismo, wyobraź sobie. I tu na Filipinach to samo. A dzisiaj nam, do tej pory nam starają się wmawiać, że Słowianie byli jedynym ludem w Europie, które do czasów Cyryla i Metodego nie miało pisma. No, my w to wierzymy. No bo tak, i zauważ, że cała ta narracja Cesarstwa Rzymskiego, głupotę totalną, no. Że z góry jest narzucany grzech, że ktoś się rodzi i od razu jest winny, od razu jest bez pisma, bez tradycji narodowych czy historii. Nie, no to jest piętnowanie. To jest piętnowanie. Od razu cię ustawiają w kategorii jesteś gorszy. I to widzisz, powiem ci szczerze, że tak, bo to jest walka. To jest walka o dominację. To jest walka o dominację. No w Unii Europejskiej przecież widzimy, o co tam chodzi. Nie chcę tu politykować, ale ta wojna na przykład obecna to obnażyła to całą tą hipokryzję po prostu. Te kolaboracje Rosjan z Niemcami nad naszymi głowami, a mówienie coś tam o solidarności jakiejś europejskiej. Nie ma żadnej solidarności, jest interesowność po prostu. W białych rękawiczkach. No, ja kiedyś byłem wielkim fanem Unii Europejskiej. Nawet byłem 1 maja, jak nas przyjmowano do Unii Europejskiej w Brukseli w reprezentacji naszego regionu świętokrzyskiego, bo też byłem dość aktywnym takim człowiekiem swego czasu i zaangażowanym. I powiem ci szczerze, byłem w Brukseli wtedy, jak nas przyjmowano do Unii 1 maja 2004 roku, ale mi ten... popsuli to. No niestety, tak jak wiesz, piękny jest socjalizm w teorii, komunizm z założenia. Piękna idea, tyle tylko, że nierealna, bo ludzie są różni, mają różne marzenia. Nie można
tam problem jest, że wszyscy musieliby być tacy sami i to chcieli zrobić, ubrać w szare mundurki, każdy ma te same buty Sofixu na zimę, tak, ten sam rower, ten wszyscy tacy sami, ale ten się nie da, każdy jest inny. No właśnie. Widzisz, to... Ale szanujmy się. Tak, tak. Tak samo jak ludzie nie rozumieją, wiesz, to jest wolność. Ja jako politolog, no to rozumiem teoretycznie, ale doświadczam tego w życiu, wiesz. Tu mam więcej wolności na przykład na Filipinach niż w Polsce. No ale cię rozumiem. Ja mogę tu mówić, nie gryź się więcej, nie muszę udawać, mówię, co myślę. Jakoś tam, wiesz, może jest łatwiej, bo są ci ludzie mniej zaangażowani, nie wiem, w tamte nasze sprawy europejskie, nie? Nie tyle wiedzą o Europie, co Polacy o Filipinach, nie? Ale chodzi o to, że no musimy być wolni. Musimy być wolni dla Słowian, Wendów, Lechów, bo to są synonimy, bo to mówiłem o tym, Weda, czyli Wedunowie, Słowianie, słowo, Lechi, czyli też po grecku słowo, bo no Lechi, oczywiście to nie jest greckie słowo, tylko ono jest zaszczepione do greckiego, to jest prawendyjskie słowo, zresztą grecki język też, powiem ci szczerze, tak jak łacina, no zobacz, o. Łac, czyli Lach, to są Lachowie, no to cała ta łacina to jest, to my daliśmy im język, no to język właśnie... prosty, bo trudnego nie komplikuje. Zobacz, logika podpowiada, jaki jest najtrudniejszy język na świecie? No, polski, mówi się, tam że niektórzy, polski, chiński, jakiś tam. No więc nie może być coś skomplikowanego wtórne. Właśnie, angielski właśnie. Etymologia jest realizowanym tak. językiem, jest uproszczonym, prostackim jest językiem, bo jest wtórnym językiem. Jest młodym językiem, tak, a wszystkie tak. stare, archaiczne języki i dzisiaj pięknie, jak nie ma już, widzisz, tej takiej ideologii jakiejś, tylko że nie w Europie, nie w Niemczech, to się w Stanach dzieje, to się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam we Włoszech, to się dzieje, ci lingwiści, ci naukowcy mówią jasno, nawet rysują całe takie drzewa, schematy językowe i nagle się okazuje, że ksiądz Dębołecki, jak mówił o prajęzyku czy Szukalski słowiańskim, to dzisiaj najwięksi paleolingwiści to potwierdzają, typu Cortrand, typu Alinei i Mallory, historyk, potwierdzają, rysują schematy, nawet jeszcze Niemcy, niektórzy niemieccy lingwiści, tacy jak Grimm, potrafili to rozumieć. Ojciec niemieckiej lingwistyki, ale zapomniano o tym. Tak, dlatego łacina i tam głównie to był taki... ten trzon językowy, to są bałtosłowianie, to jest tak zwane kontinuum prajęzyka. I nagle się okazuje, że języki indoirańskie i bałtosłowiańskie, te dwie grupy są, oddają najlepiej zachowane praindoeuropejskie słowa. Czyli jak ksiądz Dębołecki mówił, że język, że polszczyzna jest prajęzykiem i Adam i Ewa mówili w raju, oczywiście przesadził i to wykorzystują przeciwko niemu, ale miał rację. Dzisiaj paleolingwistyka to potwierdza i rekonstrukcje, te co zrobili niemieccy lingwiści w czasie, kiedy Polski nie było na mapie świata, to co też Kamil Dudkowski, to też jest jeden ze takich publicystów. Znam Kamila, tak, Kamil jest świetnym. Musisz go zaprosić, ja go polecam, Maćka Bogdanowicza. Tak, Kamil jest super. To są ludzie, którzy naprawdę układają te puzzle. I Kamil też, on też na to zwracał uwagę, że na te podobieństwa między słowiańskim a sanskrytem, nie, czyli sensem skryty. Tak, oczywiście, że tak. Czytajmy, ludzie, czytajmy wszystko po polsku, nie komplikujmy. Ja dam na koniec, ja tu mogę rozmawiać, wiesz, na koniec, bo mnie językowe sprawy też interesują bardzo, bo uważam, że prawda jest ukryta w słowach, nie? Ale nie tylko, no bo można tu na manowce też zejść, trzeba uważać, trzeba sięgać po przekazy historyczne, archeogenetykę, archeologię oczywiście i no zobacz na przykład, jakbyśmy czytali po polsku angielskie słowo right, pisać. Te podstawowe słowa, ja nie mówię o takich słowach późnych, magnificence. Skrobać, ze słowa skrobać. Wryte, no czytajmy po polsku, wryte. Write, write, Anglicy czyta write. Schreiben, a w staroangielskim, jeszcze anglosaksońskim, kiedy sąsiadowali
ze Słowianami i od nich brali słowa, to czytali wryte. I tak zostało to zapisane, wryte. Dlaczego wryte? Bo ryto w runach, ryto w kamieniu, no, runami. Właśnie, właśnie. A jak jest opisywać po angielsku? Scribe, czyli tak, skrybę. Skryba. Kto to jest skryba? No właśnie, właśnie. Bo skrzybano, gdzie skrzybano. Była różnica. Było oddzielne słowo na pismo skrzybane w korze brzozowej, czy na deszczułce, czy na tabliczce w wosku. Skrzybano runy i dlatego jest kraj. A ryto w kamieniu. I zostało to w angielskim. I w polskim dokładnie, czasie ale też. To właśnie... Tylko, że jak weźmiesz słownik etymologiczny, zakłamany, co właśnie Kamil Dudkowski zwraca na to uwagę, że podstawowa zasada lingwistyki ignoruje rdzenie słowiańskie. Wiesz dlaczego? Bo to jest błędny efekt domina paradygmatów naukowych. Po to się buduje i tworzy paradygmaty naukowe, na przykład w stylu, że Słowianie, nie było Słowian w Europie do VI wieku, bo wtedy w badaniach na przykład o prajęzyku, o korzeniach czy źródłosłowach w językach europejskich nie używa się słowiańskich rdzeniów, bo tu Słowian nie było. Oni dopiero w VI no wieku właśnie, się no właśnie. I zobacz, fałsz tworzy fałsz. Błędny paradygmat naukowy tworzy kolejny. Następny, no. I tworzymy domino fałszu. Tak jak tam chyba nie dopowiedziałem, jak rozumiem ten syndrom tej srebrnej łyżeczki. Pani archeolog pod Jarocinem znalazła łyżeczkę. Gazeta Wyborcza pisała o tym, jakieś tam artykuły naukowe się ukazały. Parę lat temu łączoną z kulturą przeworską, która no była jakąś formą tam powiązana z kulturą łużycką, którą Koszewski, autochtonista, uważał za słowiańską, biskupin i te sprawy, kwestia ideologiczna, później Niemcy go ścigali za to i Kosina i tak dalej, cały czas to podważał i taki Parczewski, wielu obecnych na przykład archeologów, wielu tam Mączyńska, Kokowski, oni cały czas plotą te same bzdury, nie? A syndrom srebrnej łyżeczki pod na czym polega? Znalazła srebrną łyżeczkę, na której była runa. Runy wendyjskie, runy skandynawskie, niektóre są podobne znaki. No tak jak są podobne i w runach scytyjskich, no tak. W tureckich. Pewne znaki są po prostu archaiczne i one w piśmie Wincza, przecież najstarszym na świecie, są te same znaki. Oczywiście no, Kosakowski ma błędy w rozumieniu, że to jest odrys mowy. Nie, to nie. M to jest łono kobiece. To są piktogramy po prostu. Ale wróćmy do tego. Pani znajduje łyżeczkę z runą jakąś tam, nie wiem, M, która jest w futarku skandynawskim, ale też jest w runach skandynawskich, jest w piśmie Wincza, jest w Orchonie, jest w wielu innych alfabetach. Ale ona wyciąga wniosek, że to jest dowód, ta jedna łyżeczka, że kultura przeworska była kulturą germańską, bo Słowianie nie używali run, a Skandynawowie i Germanie używali run, więc ta runa świadczy, że cała kultura przeworska była germańska i to jest oficjalna narracja nauki. No, po pierwsze, to jest takie uproszczenie. Nawet niech tak będzie, że ci Słowianie nie używali run, co jest bzdurą, bo całą książkę, dwie książki o tym napisałem. Słowiańskie skarby o idolach prywickich i runy słowiańskie. Odrzuca logikę. Ta pani za podatki skończyła pewnie publiczną uczelnię. Odrzuca logikę, odrzuca możliwość na przykład, że był to zakup. Na przykład, nie wiem, Słowianie kupili, handel był i taką łyżeczkę sobie kupili. Był no, to przecież. Prezent, mógł być to łup, po prostu zdobyli. Nie? Najróżniejsze rzeczy, możliwości tyle jest, no nie można na podstawie jakiejś jednej łyżeczki takich wniosków wyciągać, a u nas tak jest, bo jest paradygmat naukowy. Nie byli piśmienni Słowianie, więc od tego zacznijmy. I teraz widzisz, archeogenetyka, o której ty już też wspomniałeś i fajnie, że jesteś tego świadom, podważa to. Podważa, czyli bzdurną teorię o tym przyjściu Słowian w VI wieku, żaden historyk o tym nie pisał, nie ma dokumentów żadnych. Archeologicznie tam nad Prypecią nie da się stwierdzić żadnych śladów jakiegoś wielkiego pobytu Słowian, nie ma.
Nie ma, no tam, no nie ma po prostu. A tu są, a tu mamy olbrzymie, no po prostu mamy, ale to mówią, że to nie Słowianie. To nie Słowianie byli, nawet ci, co 7 tysięcy lat temu mieli te same geny, to oni nie byli jeszcze Słowianami. No może nie byli Słowianami, tak jak Niemcy w Cesarstwie Rzymskim nie nazywali się Niemcami, nie? Ale jakoś Niemcy nie mają problemu z kontynuacją i odwoływaniem się do Ariowista czy robienia z Arminiusza Hermana. Nie mają z tym problemu, ale nam tego nie pozwolą robić. Ale no właśnie, bo my nie ale możemy tak mówiłeś, sięgać tak? Do korzeni. Właśnie to, co mówiłeś, że tutaj jak, musimy sobie zdać sprawę z wielobarwności naszego etymologii, naszego prajęzyka, bo mamy tutaj słowo ger, gor, co w starodam niemieckim znaczy włócznia, czy grot, grot strzały, który pokazuje coś ostrego, coś na górze, prawda? Na górze strzały. Gor, ger. Potem mamy scyt, czyli szczyt, który też można powiedzieć jest takim synonimem czegoś ostrego na górze, prawda? Szczyt. Mamy też, mam takiego znajomego historyka, który twierdzi, że właśnie Scott jest prawdopodobnie od scyt, od tych scytów, którzy zakładali tą Szkocję. I tutaj mamy wiele różnych nazw, scytowie, Germanie i popatrz, że tutaj nawet hal, na hali gdzieś tam na górze, cały czas musimy tylko wziąć pod uwagę, że pewne litery czytało się G, przechodziło w H przechodziło w G, czy W, tak, G. Tak, to jest obok, no. To jest obok. No, tak samo jest walia. Jeszcze to wynika, wiesz, no trzeba znać też alfabety. No w Grece nie było na przykład W, takiej głoski. Dlatego, żeby oddać dźwięk W, tak jak ły, nie było ły, to pomijano albo podstawiano inną, błędną, czyli by. I na przykład w hiszpańskim, jak ktoś zna hiszpański i był kiedyś habanie, no to się czyta B jako Hawana. Kuba to się czyta, no nieładnie, Kuwa. Nie? Tak jak w rosyjskim w tej listy to samo zostało. No jak, tak, wygląda, tak. Jak wygląda grecka, bo przecież oni z Greki mają, cywilica jest na bazie Greki. Jak jest W rosyjskie, cywilicy? No by. No by. Tak, tak. I teraz w zależności kto to czyta, no moje nazwisko, czy twoje, no, no w każdym Francuz przeczyta inaczej, Niemiec przeczyta inaczej, Włoch przeczyta inaczej. Anglik przeczyta inaczej, no Kosiński, ja przeczytam moje nazwisko Kosiński z miękkim n, czyli ni, z kreseczką, Kosiński, a Amerykanin Kosiński, bo on i czyta jako I. Ja synowi to tłumaczę, jak mamy dzieci, to pewne rzeczy zaczynamy rozumieć. I Kosiński, jestem tu na Filipinach i na przykład oni potrafią powiedzieć Jasiu. Bo pyta się pani nauczycielka, jak ma syn na imię? Ja mówię, no his name is Jasiu. But in passport is Jan. Ale ona jak zobaczy długie J, to ona nie przeczyta Jan, tylko Jan. Z angielskiego. Aha, tu angielski no. Po Amerykanach jest oficjalnym językiem administracyjnym. Jan mówi na niego. Ja mówię, no ale no, mówię bez sensu, no żeby wołali mi na syna Jan. To albo niech się nauczy Jan i czyta to John tak. Jako Jan, albo Jasiu, jak nie umie si, bo już si, tak jak my francuskiego, ja się uczyłem francuskiego na studiach, ale mi zawsze moja nauczycielka czapska z tych czapskich mówiła, że ja mam angielski jednak akcent i muszę długie lata słuchać rano o 4 rano Radio de Paris, i żeby ten francuski podszkolić. I inaczej przeczyta Francuz, inaczej. I no jak nie masz jeszcze, wiesz, tego alfabetu, który potrafi oddać te głoski naturalne słowiańskie, no to na przykład jak zobaczysz historyczne zapisy imienia Świętopełk, to byś padł. Świętopełk, co to, a te niemieckie, no to był Niemiec, no bo przecież imię ma niemieckie, nie? Jakie niemieckie? Po prostu nie umieli zapisać tego. Kiedyś mi Amerykanie się pytało. Gdańscy, w ogóle no przecież to w ogóle nie jest słowiańskie, nie. Ja teraz wydaję też, przygotowuję książkę o tych nazwach u Ptolemeusza, wiesz. Wydałem taki artykuł o nazwach wiccich w poematach anglosaskim. Tam jest pełno słowiańskich nazw, tyle tylko, że jak one są zapisane w uproszczonej łacinie po prostu, no to są nie kojarzone ze słowiańszczyzną, nawet przez słowiańskich lingwistów. I to jest
to szukanie tej prawdy w słowach, żebyśmy starali się czytać wszystko po słowiańsku, po polsku, naprawdę, jak nie znamy prasłowiańskiego, nie, tak, ten polski jest taki twardszy. Ja myślę, że wiesz, na przykład chorwacki, serbski jest bardziej taki zbliżony do... Ujnus. Aj nas. Edi nas. Edin. Jedyny. Jeden. 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 Dło. 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 Dwa. 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 Trejes. Trijes. Tri, je? Tri. 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 Quetvoris. Ketures. Četyr. Četyri. 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 Penque. Penque. Panty. Panty. Pięć. 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 Swix. Swix. Sześć. 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 Septim. Septim. Sedmi. Sedmi. Siedem. 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 Okto. Okto. Aż to. Osmi. Osmi. Osiem. 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 Neun. 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 Deun. Dewenty. Dziewięć. 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 Dykim. Dykim. Dziesięć. 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 Kimtum. Kimtum. Shinta. Sto. 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 Mechter. Mechter. Mate. Mati. Mati. Mać. Macier. Maciora. Matka. Matka. No to są nasi bracia, oni przecież wywędrowali tutaj. Tak, stąd, oczywiście. Znaczy, możemy podać później kilka przykładów, jak ewolucja tych słów polskich jeszcze przed II wojną światową, jak się wymawiało niektóre, przed I wojną światową. No, możemy no, podać dokładnie. Przykłady. No i J było zapisane przez Y, nie? Więc widzisz, no tak. Nie dajmy sobie pewnych rzeczy wmówić, nie? Jak mamy z czymś problem, myślmy po polsku, nie po niemiecku. Nie po angielsku. Myśmy, czytajmy, nawet obce słowa czytajmy po naszemu. U nas się wstydzą, nie? A oni tak czytają. Na przykład moja mama nie zna francuskiego i jak wszedł do Kielc Le Roi Merlin, no to no, nie umie tego wypowiedzieć. Leroy Merlin jakiś, idę do Merlina. Ale tak robili Niemcy, Francuzi, Anglicy ze słowiańskimi nazwami. Nie? Tak, tak. A dzisiaj namawiają, że to są niesłowiańskie nazwy. Nie, oni je zaszczepili, zaadaptowali, więc to jest cała lingwistyka nasza, no to jest w powijakach. Moim zdaniem jest w powijakach. I coś jest śmieszne, a zarazem żałosne, że nas uczą słowiańskiego języka Włosi, Amerykanie, którzy na przykład zajmują się slawistyką na zachodnich uczelniach i oni lepiej rozumieją pewne rzeczy niż nasze zakute łby po prostu. No. To jest musimy to odkłamać.
i robić swoje właśnie. Dlatego trzeba przemyśleć cały czas. Tak, czy słowa, naprawdę, bo wiesz, no ale też w tym, co ty robisz na przykład, no też widzisz ta precesja, te różne takie rzeczy, które mogą wypaczać też obraz. To jest też istotne, żeby No tak, zakładać, to ja przecież wiesz, nie jakieś ja ci się rany, muszę, tyle ja ci tylko. się, ja tylko przyznam ci się, że ja szukałem zachodniej astrologii. Ja jestem takim typowym, wiesz, u mnie już statystycznie, żeby się to chociaż pokrywało, zgadzało, a tam się nic nie chciało zgodzić, jeśli chodzi o domy, jeśli chodzi o znaki, typowe cechy dane. I dopiero jak przeskoczyłem na tą wedyjską system liczenia, który już uwzględnia trochę, cofa 23 stopnie wstecz. Babiloński się powtórzył, taki mniej więcej o 1 stopień czy 2 stopnie tylko różnicy niż wedyjski. No a jednak u nas to prawie cały miesiąc, nie? Jest to cofnięte. I dopiero No, wtedy zaczęło się to wszystko zazębiać. No. Bo jak. ja ci powiem, że na przykład my mamy też dobre przykłady, bo na przykład taki lingwista Mańczak, Witold, autochtonista z pokolenia Kostrzewskiego, w ogóle obrońca tutaj starosłowiańskich ziem od starożytności, nie, lingwista, wyśmiewany w ogóle, ale no profesor, nawet by tam miał jakąś katedrę, ale wyśmiewany przez współczesnych też tych lingwistów, że co on, bo on wykorzystał, wiesz, w badaniach swoich językoznawczych statystykę, czyli matematykę. No jak to można? No jak może językoznawca, humanista sięgać po matematykę? I wiesz, to nie on jedyny jest, ale okazało się, że da się, no bo no słowa to są liczby. Możesz liczyć, ile jest słów na przykład zapożyczeń, ile jest zapożyczeń w języku polskim z niemieckiego. No oczywiście według niemieckich lingwistów, no to tysiące, 80%. Nawet szlachta nam wmawiają, że jest zapożyczone z niemieckiego, wysoko jakiegoś tam germańskiego, szlachten, czyli zabijać. Nie, to jest szlach, z lachów ten. No, pisali o tym 300 lat temu już nasi historycy. Z lachów ten, no sama nazwa, no nie dajmy sobie wmawiać, że chleb to jest niemieckie. Cały czas to pokutuje, nie? No i tak samo z tą wiedzą, widzisz taką naturalną, astralną, astrologiczną, historyczną, wiesz. Ja rozumiem, to już mówiłem, no nie jesteśmy w stanie być specjalistami od wszystkiego, ale starajmy się, no właśnie w ramach tego samokształcenia poczytać, widzisz, o demografii, o astrologii, o historii. Każdy No. się czym innym interesuje, Tak, ale żeby, ja. widzisz, zrozumieć pewne zjawiska, no ciężko. Ja powiem ci szczerze, zacząłem nawet o glacjałach jakiś czytać, bo jeżeli zajmuje się etnogenezą Słowian, no i ludów tam indoeuropejskich, powiedzmy, bo ty napisałem pierwszą książkę, no to trzeba uchwycić. Dlatego na przykład, od kiedy my możemy datować to zasiedzenie na naszych ziemiach? Więc jakbyśmy nie wiedzieli, kiedy było na przykład zlodowacenie tych ziem, że na przykład ten ostatni glacjał tego zlodowacenia północnopolskiego sięgał do Karpat, no to nie mogli tam żyć ludzie. 11 lat temu lodowiec zaczął się roztapiać, bo było ocieplenie. Oczywiście to jest związane z aktywnością Słońca. Nastąpiło ocieplenie i zaczęło się roztapiać. Wtedy powstał Ale powiedziałeś Bałtyk. 11 lat temu, powiedziałeś. 11 tysięcy, A, 11, tysięcy, przepraszam, no. 11 tysięcy lat temu nastąpił, lodowiec zaczął ustępować i odkrywał po prostu ziemię do zasiedlenia. Do tej pory pozostało się po tym, są jeziora mazurskie chociażby, nie? I no nie mogli tam żyć ludzie pod lodem. Więc gdzie oni żyli? I to archeogenetyka pięknie teraz potwierdza, abstrahując w ogóle od tamtych danych. Tylko na zasadzie prześledzenia ciągłości materiału genetycznego z różnych okresów z kości, pozostawianych w różnych kulturach archeologicznych. No teraz żyjemy chyba w kulturze smartfonów, o tak można by powiedzieć. Nie? I powiem ci tak, że i wtedy na Bałkanach musieliśmy być. I teraz nagle się okazuje, że jakiś Radziwój Pesic, który twierdził, że najstarszym pismem jest pismo Wincza, no okazuje się, ma rację. Ja czytam nagle w Science artykuł, że biała rasa
Nawet takie słowo użyto, co już jest niepopularne dzisiaj. Trzeba ważyć te słowa, bo wszystko można powiedzieć. Biała rasa wykrystalizowała się na Bałkanach. Na Bałkanach. I ktoś tam sobie pisze, wiesz, jakiś antropolog, a nagle się okazuje, że jak sięgniemy do badań antropologicznych, bo jest jeszcze antropologia, na przykład antropolodzy polscy byli zawsze autochtonistami. Badania, wiesz, czaszek, wszystkiego, no ale to, wiesz, pachnie nazizmem, hitleryzmem. Nie, właśnie odrzućmy to. Odrzućmy to. Dzisiaj nie ma hitleryzmu, więc spokojnie możemy o tym rozmawiać. Są różnice między ludźmi. Są. Ale jeżeli mamy filozofię multikulti w Europie, to takie badania są niemile widziane. Mówienie o rasach, o czymś, no nie jest niemile widziane. Nie mamy kultury europejskiej. Nie mamy kultury europejskiej. Tak, no to jest po to też robione, żeby... Nie ma, no bo nie może być kultury europejskiej. Nie mówi się o narodach. Narody to jest przeszłość. A jak w ogóle już coś się mówi, to a no ale to co jest naród, co no, ani język, ani gęby, ani nie, no bo przecież ktoś tam nie jest Amerykaninem, a jest naród amerykański, młody, ale jest. No i takie, i wchodzimy, wiesz, znowu na manowce, nie? Bo jest, to jest, wiesz, torpedowanie, wiesz, ty rozmawiasz o czym innym, a tam o czym innym. Są, wiesz, wszystko się spłyca, nie? No bo dzisiaj, a nie, to ty jesteś rasistą. Sam użyłeś tego słowa, jak mówisz o haplogrupach. To co, wszyscy genetycy są rasistami? No właśnie, to jest takie spłycanie tego. No. Ale ja tylko chciałbym odbić to w drugą stronę, żeby wytłumaczyć, że to, że ja czymś mówię, to nie znaczy, że gloryfikuję. Akurat mówię o swojej też haplogrupie, no bo koszula bliższa ciału. Ale to ale nie można stary, tak spłycać. Tak samo widzisz w astrologii. Mariusz Kowalski, profesor pan Polskiej Akademii Nauk, Mariusz Kowalski wydał książkę o Europejczykach, nie, Dziedzictwo Międzymorza. Wydał książkę, profesor panu, no. I oczywiście go totalnie w mediach, na blogach, na różnych, wiesz, w ogóle odwołali mu wykłady pod presją publiczną. On się zaczął niepotrzebnie tłumaczyć z jakimiś tam, za przeproszeniem, gnojkami, przepychać na jakichś w mediach społecznościowych. No, im tylko na tym zależy, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo żadnych badań nie prowadzą, więc jakiś profesor tam, wiesz, do jakiegoś takiego gnojka 20-letniego, który jest na pierwszym roku studiów, wiesz, dyskutuje z nim, to była błędna droga, wiesz, zaczął niepotrzebnie, ale podwoływali mu normalnie wykłady, no to jest zeszłego, sprzed 3 lat sprawa. Książkę wydał profesor Pamut, geograf o Europejczykach, indoeuropejczykach z badaniami genetycznymi i mu to wyśmiano i go oczywiście właśnie do czego zmieniano, zarzucono mu rasizm. Bo napisał, że haplogrupa R1A1, no on tam szczegółowo, to nie cała haplogrupa R1A jest nazwą słowiańską, bo są mutacje, bo tam też jest indoirańska na przykład, to nie można ją nazwać słowiańską, bo to jest ta cezura czasowa, widzisz, kiedy przed Słowianami byli Wendowie, nie? A Aryowie powstali później, nie? Wiem, ale to bardziej, to możemy więc, sobie więc, wymyślać więc, nazwy, więc, ale to... Zarzucają mu rasizm, bo mówi o haplogrupie słowiańskiej, no. Ale wchodzisz na jakąś eupedię o haplogrupach, jakąś i tam na przykład bez problemu używają celtycka, germańska, italo-celtycka, nagle R1A też jest oczywiście gałąź germańska, też jest. No to mogą rozmawiać archeogenetycy czy komentatorzy tych wyników i operować pojęciami etnicznymi. A dzisiaj w archeologii nie można, w archeogenetyce nie można, nie wypada, nie ma narodu, w ogóle porzućmy to. Archeolodzy powinni kopać, no ale po co? Wtedy jest pytanie po co? No kopią, no bo wykopali coś ładnego, no ale czyje to jest? No nie zadawajmy takich pytań. Jest ładne. No, czy jest? Więc operuje się pojęcie kultura telewizorów kineskopowych, nie? O, znaleziono łyżkę, to Germanie. No to jak znajdą mi chińskiego teraz smartfona Huawei'a, to co, znaczy, że ja jestem Chińczykiem?
Nie Czy jest nawet Libijczykiem. ten lodowy, co się cofał tutaj nad Bałtyk z Karpat, załóżmy, no to przeniósł jakieś tam artefakty z Karpat nad Bałtyk i znaleziono to, wykopano to nad Bałtykiem. No to właśnie tu. Mogło też tak być. Mogło, ale no generalnie to istota jest taka, że no po prostu musimy znać też inne dziedziny nauki. Podstawową dziedzinę, ja nie muszę być jakimś glaciologiem, nie? Chociaż na Islandii byłem 6 razy i się też o lodowcach dużo dowiedziałem, nie? Od Polaka, który tam mieszka. 6 razy byłem na Islandii, więc wiesz, no, jeżeli mamy otwarte umysły, to uczymy się od każdego, nawet od idioty. To jest różnica mądrych ludzi. No ja chciałbym być mądry, ale no nie jestem, uczę się. Ale mam nadzieję, że jestem na właściwej ścieżce, a skromność tylko to potwierdza. Natomiast wiesz, chodzi o to, że niektórym po prostu nie zależy. Nie zależy po prostu. Wiesz co, no może tak też, no podsumowujmy, nie, bo ja Tak, mam tak. tak tendencję, jak zauważyłeś, do jakiegoś tam moralizowania. Ale no jestem tego świadom. Ale Bardzo mi się podobnie. przyjemnie w ogóle z tobą rozmawia, wiesz, bo widzę, że naprawdę jesteś świadomym człowiekiem. Chociaż zaznaczam, bo ja znam twoje artykuły i twoją współpracę z Lalakiem, nawet piszę gdzieś tam w tej książce, która gdzieś utknęła o was. Przypytałem cię przecież też o zdjęcia Artura tak samo, więc no mam nadzieję, że uda mi się tą książkę przepchnąć. Tam nie ma nic złego, ale jest jakiś raport z waszej działalności tak samo. To jest plus mój jakiś tam komentarz, nie? Ale abstrahując od tego, książka jest o ludziach dobrej roboty generalnie, tak powiedziawszy. A to tak, gdzie dziękujemy. musimy się ze wszystkim zgadzać. Ale tak teraz na żywo cię mam, to widzę, że jesteś człowiekiem wysokiej kultury. Tam w tle widzę fajną gitarkę, nie wiem, Gibson chyba. A też. Muzyka, Gretsch, nie Gretsch. Do muzyki no ambientowej. Ja wiem, muzyka jest drogą do Boga, nawet w runach słowiańskich tak. o tym pisałem, bo nawet w gamie muzycznej się tam, no niestety, no ktoś powie, że jestem wariatem, ale nawet taki artykuł napisałem, że jestem wariatem kiedyś, no to trzeba teraz zrozumieć, co to znaczy wariat, jaka jest etymologia tego słowa, nie? Od varius, czyli różny, nie? Czyli szeroko patrzący, różnie podchodzący do wielu, wielu rzeczy w porównaniu do wielu, ludzi, tak, bo w ogóle są ograniczeni. A wariat to jest ten, co patrzy szerzej. Czyli teraz widzisz, no kto jest wariatem. Na przykład Forrest Gump też był wariatem, nie? Tak. Co mówiła mama. Ale Szukalskiego, Stanisława Szukalskiego określali jako wariata. Też przecież wariat, jego bardzo... wariat. Tak. Sami wariaci. Prawda jest taka, że wariaci ciągną ten wózek do przodu, nie? Ekscentrycy są kołem napędowym ludzkości. Bo gdyby nie ekscentrycy, to byśmy z jaskiń nie wyszli już, nie? Ale... To już sobie nie chodzi o jakąś tam próżność, tylko chodzi o pewną świadomość, nie? Nie dajmy sobie właśnie też wmawiać pewnych takich rzeczy, że o, tu jesteś próżny, tu jesteś wariat, czy coś. Tak, jestem oczywiście, róbmy swoje. Co tak wiesz na koniec? Chciałem tu jeszcze, no tak skorzystając z tej okazji, nie? Podkreślić. Ostatnio, może zanim to powiem, miałem okazję brać udział właśnie w takiej sesji, wiesz, osoba taka, Tomek, nie pamiętam nazwiska, mnie zaprosiła, ma bloga. To było w lipcu tego roku, w czerwcu tego roku, jak byłem w Polsce, ale na wideo zrobiliśmy taką sesję. I on to nazywał hipnozą retrospektywną chyba, ile dobrze pamiętam, bo miał tam medium, wprowadzał jakiś raz. Ja jestem raczej takim dość konkretnym człowiekiem, ale wiesz, pojeździłem po świecie i widziałem nie takie rzeczy i medycynę naturalną na przykład i ten szamanizm, który jest na Filipinach i gdzieś na świecie i widziałem, nie mówię, że wierzę, tylko że to jest kwestia wiedzy. Ja miałem takie przypadki tu na Filipinach, że mieliśmy 15 osób z Polski, wolontariuszy, jak wzięliśmy dżunglę w zagospodarowanie. Węże sam chyba 15 zabiłem trujących, takich, co lokali się uciekali, nie? Skorpiony były. Teraz jest piękny, fajny ośrodek. Zwierzęta, no, uciekły do dżungli, nie? Ale miałem takie sytuacje, że na przykład chłopak normalnie dostał takiego bólu brzucha, czym się zatruł, a tam do nas dopływa się łódką 20 minut i mówi, ja mam ubezpieczenie z helikopterem, dzwońcie po helikopter. Umierał już prawie.
I gościu, wiesz, Filipińczyk, który nie jakiś szaman, bo w wiosce był szaman, ale gdzie tam do wioski, trzeba było 15 minut łódką płynąć po szamana, później z powrotem 15 minut, jakby był, to już jest pół godziny, nie? Ale facet normalnie, który u nas gdzieś tam pracował, maczetką tylko bambusy kroił, nic więcej nie robił. Podszedł, wiesz, 2 metry od miejsca, w którym staliśmy, wziął liścia, dał chłopakowi, żeby wziął tego liścia, pożył i mu za 10 minut przeszło. No, to nie jest kwestia wiary. To nie jest kwestia wiary. To jest kwestia wiedzy. On miał wiedzę, a ja nie. On wiedział, że ten liść mu pomoże. To jest wiedza. No to nie jest to wiara. Właśnie. Jeszcze nasze babcie to nie minęło pół godziny, chciał helikopterem wzywać, za pół godziny kolację robił wszystkim. Pół godziny. Widziało to 15 osób. To jest wiedza. Moja mama jeszcze umiała robić maść z jakiegoś tam majeranku i no smalcu na odciski, a dzisiaj ludzie idą do apteki, no i płacą za odcina się za markowe, za markowe leki. Więc odcinamy się od wiedzy, sami się odcinamy, od tej medycyny ludowej, naturalnej. Oczywiście no nie zastąpi ci tej medycyny też akademickiej, no są urządzenia, tomografy, rezonansy różne, trzeba z tego korzystać jak najbardziej. No, zęby sobie wyleczyć u dentysty, ale no nie zapominajmy, niech to idzie w parze, niech to się uzupełnia, tak jak yin yang, po prostu razem. No właśnie ten yin yang, jak mówimy o historii naszych... kulturze czy wiedzy naszych przodków, to jest zawsze symbolizowane lwem, czyli władcą piątego domu starej wiedzy też, a na przeciwległym znakiem do tego znaku lwa to są te twoje smartfony, co wymieniłeś wcześniej, ta epoka smartfonów, to są era wodnika, która jest technologiczną erą związana z internetem i z nowymi technologiami. I cały widz w tym, że będą się tworzyć dwa środowiska, jedne będą bardzo obsesyjnie iść w stronę tych nowych technologii, zapominając o historii i przodkach i z tej wiedzy sprawdzonej, praktycznej. I chodzi tylko o to, żeby był ten yin yang, żeby był wypośrodkowanie, żeby pamiętać o jednym, jak idziemy w stronę technologii, to też nie po prostu na wariata, takiego po prostu, że nie badamy niczego, tylko idziemy w to i odcinamy się z drugiej strony, bo tutaj właśnie jest ten klucz, powiązanie jednego z drugim. Wszędzie tak jest wiedza, w muzyce tak samo jest wiedza. Ja tam zobaczyłem tą gitarę, mi się przypomniało, miałem taki zespół, bez znaczenia się nazywał. Nazwa się okazała prorocza. Nie odegraliśmy żadnego znaczenia, ale fajne muzykę. I szanuję muzykę. Muzyka to jest też matematyka. Ktoś się będzie tego śmiał, tak jak ten Mańczak używał matematyki, statystyki do badań językoznawczych i mu wyszło statystycznie po prostu wiele rzeczy, których nikt do tej pory nie jest w stanie obalić. Nie, nikt. Dlatego a jak oktawa... nie jest w stanie obalić, to już to można nazwać teorią. To już nie jest hipoteza, tylko już jest teoria, bo on to udowodnił, nie? Tak. Muzyka to samo, no to wiesz, ci specy, no włoscy, dużo włoskich muzyków, wiesz, no tworzyli podstawy muzyki, gamy nazywali i tak dalej. To są, wiesz, to trzeba by sięgnąć do ciągów Fibonacciego, do tak, tak, tak. Pokażemy później na grafice tutaj te oktawę słońca, wszystko to jest muzyka, oczywiście pewne fale częstotliwości, wszystko. To jest matematyka tak naprawdę, wiesz. My słyszymy muzykę. Ja nazwałem w swojej książce Runy Słowiańskie, gdzie tam dopatrywałem się w gamie, wiesz, muzycznej też pewnych podobieństw. Nie chodzi o zapis runiczny, tylko o istotę rozumienia pewnych głosek, znaków, bo runy to jest tylko zapis znakowy czegoś tam po prostu, no pewnych właściwości, na przykład też astralnych, astrologicznych, cech charakteru, to wiesz, na przykład Skandynawowie tu rozbudowali to dużo, ja na przykład gdzieś znalazłem też książkę Runy Słowiańskie, dzisiaj wydaną, tam nie wiem, 2 lata temu wydaną, ale kompletnie tylko poświęcona tym sprawom takim ezoterycznym, nie wszystkie oczywiście są słuszne, ale ta magia run istnieje, wiesz, i pisma. Chociaż w moim, no nie, no może zabrzmi prowokacyjnie, w moim rozumieniu istoty rzeczy, to Skandynawowie zaczerpnęli no jakby z naszego źródła te runy, znaki i pismo. Jest to wszystko też zapisane, oczywiście jest różnie też to interpretowane, ale ci Wenowie, Wendowie się wszędzie pojawiają.
musimy tylko to właściwie rozumieć, nie? Natomiast wracając jeszcze do tej muzyki, bo ja naprawdę jestem fanem muzyki, bardzo doceniam w ogóle muzyków i no, takich świadomych, no nie wszystko, no tam disco polo, no coś tam można się poruszać, nie? Ale no, no, to ci daje tylko chwilę rozrywki, nie daje ci jakby przeżycia duchowego. Natomiast muzyka potrafi dać przeżycie duchowe i nie wiem, czy wiesz, tak nie odchodzę bardzo od tematu, bo na przykład dawni Słowianie, czy Homer na przykład, to powstało, przecież jak powstało pismo? No zaczęto spisywać pieśni. Przecież to są pieśni, te najstarsze greckie te pisma, to są pieśni. Dlaczego są rymowane te poematy? Dlatego, że rym pozwala na łatwiejsze zapamiętanie dłuższych fragmentów tekstów. Bo w dawnym układzie mistrz, uczeń po prostu przekazywano wiedzę słowem. Słowo to jest wiedza. To jest boska nauka, nie zapisywano tego. Pismo służyło tylko do kultów chwalenia bóstwa. Natomiast Skandynawowie sprofanowali pismo, sprofanowali runy. To jest moja teza. Sprofanowali, bo zaczęli je upowszechniać do celów niesakralnych. Do celów niesakralnych Słowianie mieli inne rodzaje pisma, jak to mówił hrabr, czerty i riezy, czerty, czyli diabelskie znaki, i riezy, czyli rzezali, czyli skrzybali coś. I na przykład głagolica, Tadeusz Mroziński świetnie tą głagolicę rozpracował. Głagolica jest pismem takim powszechnym. Więc nie ma tak, że Słowianie używali albo run, albo głagolicy. Ci na południu na przykład używali głagolicy, a ci na północy zachodniej na przykład nie używali głagolicy. Dopiero później ta głagolica przyszła. Więc były różne pisma, była bukwica, rodzajów pisma było pełno. Na przykład głagolica, jak się tak przyjrzysz tej głagolicy tak naprawdę, to widać, że to jest pismo odrysowane, pismo węzełkowe, sznurowe, no wici słowiańskie. Jak wyglądały wici? To były po prostu gałązki wierzby, do których wiązano sznurkami przekaz. Masz tutaj tajny kod, wzywamy na wiedz. Co więcej, zmieniano to. Każdy książę miał swoje szyfry. Szyfrowanie miał swoje, dlatego tak ciężko, wiesz, to rekonstruować, bo nawet znaki na różnych artefaktach są takie, że mi, ja ponad 200 tam artefaktów ze Słowiańszczyzny i z Niemiec i z okolic przeanalizowałem i tam alfabetów pisma można znaleźć kilkadziesiąt, nie było jednego. To widzisz, to podobnie jest. Używali tej wędlicy podobnej do futarku, bo sąsiadowali z tymi Germanami, którzy od nich to wzięli, pododawali znaki, nawet jak jest futark młodszy, futark starszy. Co dziwne jest, to nikt nie potrafi tego wytłumaczyć, że futark starszy jest, ma więcej znaków i bardziej oddający głoski w językach tak zwanych starogermańskich, które byli słowiańskimi, bo pragermański to jest po prostu zwykły język słowiański, prasłowiański, a nowy futarg gdzieś od 8-9 wieku, futarg młodszy, ma tych znaków mniej. No i mówię, no ale to uproszczenie, no bo to był skomplikowany, no jak 24 znaki to jest tak skomplikowane, a my mamy wierzyć, że jakiś Cyryl i Metody gdzieś tam w 8-9 wieku przyniósł tą tępym Słowianom dwa rodzaje nawet pisma. Zamiast nauczyć ich greki, to oni przynieśli pismo tępym ludziom, analfabetom. Głagolica ile ma znaków? Ponad 50. Zależy, bo tam są jeszcze liczbowe. I takim tępym Słowianom teoretycznie, taki skomplikowany alfabet, którego no ja nawet nie pamiętam wszystkich znaków głagolicy. I takim tępym analfabetom przyniósł jakiś tam Cyryl, wymyślił pismo, no bzdura, no nawet logikę, urąga to po prostu logice. Ale jeszcze dali im drugie cyrylice. Tak, no bo tacy tępi. No, ludziom prostym się nie daje skomplikowanych narzędzi. No to dlatego widzisz, ile jest rzeczy do poskładania jeszcze przed nami. No i to ja czuję, że to będzie się potęgować. Będziemy coraz więcej łączyć w całość tych rzeczy właśnie dzięki takim osobom jak ty i inni też. Kamil Dudkowski. Jest jeszcze taki Prometej Wyzwolony, on też bardzo dużo opowiada o znaczeniu tych... No to mówiłem o nim, to jest Bartek Góralski. To jest Bartek Góralski, mówiłem o nim przy tym
czytaniu z Pag i na odlew. Aha. Dużo czytał. No, jak będzie z nim rozmawiał, to mu powiedz, że tamten kosa z Filipin mówił, żebyś tego Piotra Czartoryskiego mu oddał szacunek, bo naprawdę warto, bo to są ludzie, którzy... No tak, ja też w kronikach to... Nagle się okazuje, nagle się... Jest Czesiek Michałowski, świetny człowiek, który na YouTubie przecież odkrywa te stare książki wszystkie tam sprzed 200 lat, czyta je pięknym, fajnym głosem i tam jest wiedza. Bo ludzie nie wiedzą o tym, że to można iść do biblioteki i coś takiego, bo nie znają autorów, nie? I trzeba czytać też między słowami i w przypisach, bo na przykład ja wydaję książki popularne, naukowe, ale duże, bogate przypisy. I powiem ci szczerze, jak mówiliśmy wiele rzeczy, to teraz zdradzę tajemnicę i to będziesz pierwszym kanałem, w którym zdradzę tajemnicę, że na przykład moje książki, bo ja o to walczyłem z wydawnictwem, bo oni chcieli oczywiście takie wydawać książki takie do pociągu, nie? Ale ja mówię, no sorry, nie. Nie. No, ten Rodowosławia był taki dość lekki, ale przypisy są, bibliografia jest, no muszą być źródła, żeby ludzie no tak. mogli tam się sprawdzić, żeby nie zarzucali, że wyssałem sobie z palca. Chociaż dawniej w życiu eretycznym pisałem i tłumaczyłem, co to jest ssanie z palca, to był obrzęd właśnie. Zobacz, dzieci gryzą palce, nie? Ja mam syna, widzę, chcę go tego oduczyć. Ale zastanawia się i wsadza ten palec. Ssanie z palca to było szukanie wiedzy, nie? Ale to już abstrahując od tego. W przypisach powiem ci szczerze, że na przykład w moich książkach, i ty jesteś pierwszym kanałem, to mały gift ode mnie jako od autora zdradzam. W przypisach, czytajcie ludzie przypisy. W moich książkach, w przypisach często jest więcej wiedzy niż w głównym tekście. I tym bym chciał zakończyć. Dziękuję ci za rozmowę. Naprawdę jeszcze raz oddaję ci szacunek za to, co robisz i mam nadzieję, że wieś, czyli ta Vesta i ta Weda, czyli wiedza pójdzie w świat. Dzięki takim. Ja też mam taką nadzieję. Też mam taką nadzieję, no i mam nadzieję, że to będziemy jeszcze wciąż łączyć w całość, propagować i dzięki temu ludzie, a już coraz więcej dostrzegają i się też cieszą, że są tacy ludzie też, którzy troszeczkę inaczej myślą. Jest takie powiedzenie, że tylko pod prąd płynąc dopłyniesz do źródła, prawda? Czasami no tak trzeba. Z prądem płyną tylko śmieci, jak to też ktoś inny tak dosadnie powiedział. Tak. Ale no czasem trzeba iść pod prąd i no to możemy frazesami tutaj sobie strzelać. Moja mama była mistrzynią, znaczy jest nadal, ale już coraz mniej mówi, no już jest w podeszłym wieku, a chociaż była to na Filipinach u mnie, ale no wiesz, oddzielny odcinek można by na ten temat poświęcić. Ja chcę chyba, może kiedyś wydam książkę, bo mam teraz inne priorytety właśnie z takimi prawdami ludowymi, ale już zrobiłem też pierwszy krok, bo jeden z moich portali w ramach tego projektu Wedapedia, Wedawid, gdzie są właśnie cytaty, powiedzenia, i te cytaty głównie chcę rozszerzyć o powiedzenia i przysłowia. Nie, że jest pełno przysłów jakichś tam, ale jest pełno takich naprawdę dość wartościowych, które możesz napisać książkę i człowiek nie zrozumie, a powiesz jedno zdanie. No właśnie. I zostanie. Ta prostota to jest też klucz, żeby nie mieszać, nie komplikować. Dziękuję ci, Tomku, jeszcze raz. Pozdrowienia. Twoich widzów i ciebie. I Artura pozdrowiec. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Prezydentowa 4 sierpnia. Taka sama data urodzenia.